O, już mam prawie 100 tysięcy subskrypcji. Teraz to ja jestem normalnie youtuber. Kierowca, kawy sobie życzę. Proszę mi zrobić kawy. Ja jestem super youtuber. Spierdalaj. Cześć, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest program Biznes 2.0. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak przygotować się do eliminowania długu, ponieważ ludzie w Polsce są coraz bardziej zadłużeni i to się obawiam, że się nie zmieni w najbliższym czasie, ale są wśród nich jednostki takie jak ty, które postanowiły powiedzieć długom pas i stwierdzić, że życie bez długów może być lepsze, ponieważ jak wiemy, dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela i dzisiaj kontynuujemy i zamykamy jednocześnie ten temat, przechodząc do konkretnych strategii. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, warto go zobaczyć, ponieważ on jest jakby połową tego wszystkiego, co trzeba wiedzieć. Tam mówiliśmy bardziej o nastawieniu mentalnym, o pewnych strategiach myślowych, które trzeba przyjąć, żeby pokonać długi. Dziś natomiast będziemy mówić o tym, co krok po kroku trzeba zrobić, żeby z długów wyjść. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Jak wyjść z długów, konkretny wieczorku? Po pierwsze, gwoli takiego wstępu, przypominam, że zadłużanie się to jest w przypadku konsumpcjonizmu, czyli zadłużam się po to, żeby kupić lodówkę albo po to, żeby kupić auto dla siebie, to jest zawsze wyrzucanie pieniędzy przez okno. Zadłużanie się w celach konsumpcyjnych to jest zawsze głupota, a zadłużanie się w celach inwestycyjnych to jest hazard. Czyli jeżeli zadłużasz się, żeby sobie coś kupić, to po prostu działasz zawsze głupio. To nie ma wyjątków praktycznie. Może, no dobra, niech będzie, że kredyt hipoteczny tutaj może być wyjątkiem, bo to się rządzi swoimi prawami i to jest sprawa bardziej skomplikowana. Ale w każdym innym wypadku, jak sobie kupujesz auto, jak sobie kupujesz telewizor, jak sobie kupujesz konsolę, to robisz głupią rzecz, po prostu. Natomiast jak zadłużasz się po to, żeby rozwinąć swoją firmę, żeby zrobić jakiś biznes, inwestycje, kawalerkę, to wcale nie robisz mądrej rzeczy, wtedy robisz hazard. Czyli tutaj już jest jakiś element zwycięstwa potencjalnego, natomiast w dalszym ciągu ja osobiście uważam to za hazard, czyli jak tylko coś się wydarzy złego, to poczujesz ból. To zobaczysz, że no nie, ruletka nie trafiła na te kulki, które miały być. Oczywiście w tym hazardzie możesz zwiększać swoje szanse przez to, że inwestujesz w coś, na czym się dobrze znasz, albo w coś, w co już inwestowałeś w przeszłości i mniej więcej wiesz, jakie są szanse powodzenia, bo to nie każda inwestycja jest równa każdej innej inwestycji, więc są takie, gdzie trudniej jest stracić pieniądze i takie, w której łatwiej jest stracić pieniądze, więc co innego to jest wziąć kredyt, żeby kupić bitcoina, co innego wziąć kredyt, żeby kupić kawalerkę. Wiadomo, że kawalerka jest bezpieczniejsza, ale to nie oznacza, że jest bezpieczna, że nigdy nie będzie porażki. W związku z czym stopy procentowe dźwigną na 24%, nagle się okaże, że kawalerka kosztuje jak całkiem niezły dom w Wilanowie i się zaczną schody, więc zawsze to ryzyko jest. Jak by wyglądało Twoje życie bez ryzykowania tego typu, bez zadłużania się? Niektórzy w ogóle nawet nie potrafią sobie tego wyobrazić, że jak to? To się tak w ogóle da? A właśnie tak jest. Dlatego też zobacz poprzedni odcinek, jeśli go nie widziałeś i to Ci da pewien spokój. Ale ja Ci jeszcze dam pewien spokój dodatkowy. Uświadomieniem Ci, że za długi się nie siedzi. To jest ważna rzecz, żeby o tym wiedzieć, bo niektórzy to mają takie schizy, albo wierzyciele, windykatorzy ich straszą, że pójdziesz do więzienia, jak mi nie zapłacisz, albo nie wiadomo co. Nie. Nie pójdziesz do więzienia za długi, chyba że robiłeś fałszerstwo. Więc o tym pamiętaj. Mówiłem to ostatnio, powtarzam to dzisiaj, bo to musi wybrzmieć. Za to, że masz minus milion i 50 banków cię ściga, nie pójdziesz do więzienia. Nie ma czegoś takiego. Tak jak mówię, chyba że no, kradłeś pieniądze, że wyłudzałeś kredyty, fałszowałeś weksle, to wtedy i może. Natomiast w każdym innym wypadku, chociaż i to jest mało prawdopodobne, ale w każdym innym, bo wierzyciele też nie mają w tym interesu, żebyś ty poszedł siedzieć. Kto wtedy to zapłaci? To oni wolą się z tobą dogadać na choćby jakieś małe spłaty i tyle. Także nikomu by się nawet to nie opłacało. Więc nie ma takich, wyrzućmy do kosza takie historie, że przez to, że jesteś zadłużony, to jest koniec świata, zamkną cię i będziesz się schylać po mydło. Nic z tych rzeczy. Kolejna rzecz. To, że jesteś dziś w trudnej sytuacji, to z jednej strony jest twoja odpowiedzialność, bo to się nie bierze znikąd. Problemy finansowe, znaczy ogólnie problemy finansowe to można mieć z różnych powodów, ale długi
to już się ma z jednego powodu. Z tego, że się je bierze, że się bierze kredyty. Człowiek, który nie bierze kredytów nigdy, nigdy nie będzie zadłużony. No jak to by było możliwe? Więc jeżeli on nie bierze na siebie zbyt dużej finansowej odpowiedzialności czy finansowego ryzyka, nie będzie zadłużony. A człowiek, który bierze takie ryzyko, będzie zadłużony. Jest taka teoria, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana, im bardziej się ryzykuje, tym większe zyski. To jest oczywiście bzdura. My mamy świat nowej technologii, minimalizowania kosztów i minimalizowania ryzyka. W związku z czym dzisiaj jest wiele różnych pomysłów na to, jak robić duże pieniądze z małym ryzykiem. Naprawdę, to dzisiaj, jak otworzysz hotel, to albo restaurację. Restauracja to jest dobry przykład. Jak otworzysz restaurację i wydasz 600 tysięcy na to, to nie zarobisz tyle, ile przeciętny YouTuber. A wydasz na to znacznie, znacznie więcej. Więc robiąc YouTube'a choćby, ryzykujesz dużo, dużo mniej, a zyski możesz mieć dużo, dużo większe. A to jest tylko jeden pierwszy z brzegu przykład. W związku z czym świat nie jest już dzisiaj taki prosty, ale dzięki temu jest lepszy, bo można mniejszym ryzykiem lepiej żyć. Więc ty nie potrzebujesz cisnąć nie wiadomo jakich kredytów, długów i tak dalej, żeby zarabiać. Więc z jednej strony trzeba wziąć, to jest pierwszy krok w ogóle anonimowych alkoholików. Jak oni się spotykają, nie pytaj skąd wiem. I tak ci nie powiem, bo jestem anonimowy. Boże, znowu żarty wieczorka. W każdym razie, pierwszy z 12 kroków anonimowych alkoholików to jest przyznać się, że się jest alkoholikiem. I ta zasada działa dokładnie tak samo w długach. Czyli, jeżeli dziś dzwonią do ciebie wierzyciele, cisną cię o spłatę, to oczywiście można zwalać winę na innych. Na banki, na wierzycieli, że przecież oni wiedzieli, że ty tego nie spłacisz, a i tak ci dali kredyt i tak dalej. Jak to się mówi, najlepiej nasrać i zwalić na kota. Ale prawda jest taka, że to ty zrobiłeś, że te długi nie wcisnął ci ich nikt siłą, nawet jeżeli brałeś najgłupsze z możliwych długów, czyli jakieś chwilówki, oprocentowane 650% w skali roku. To ty to zrobiłeś. Nawet jeżeli oni zastosowali 73 techniki manipulacyjne, żeby cię zbajrować. Proszę sobie wyobrazić, co sobie kupisz za to. Nowy telewizor. To ty to zrobiłeś. Ty to podpisałeś. I tyle. I takie są fakty. Brutalne. W związku z czym trzeba to wziąć na klat. Ale nie po to, żeby płakać. Ojej, ale jestem głupi, ale jestem nieudacznik. Czy płaczem coś zdziałasz? My tu jesteśmy średniowiecznymi rycerzami dzisiaj, a naszym przeciwnikiem na froncie są rycerze długów. I trzeba ich wybić w pienia, nie siedzieć i płakać, że o, taką prowadziliśmy taką politykę, że oni przyszli nas zabić. Nie no, to jaką politykę prowadziliśmy, dobrze, to trzeba sobie przemyśleć, wziąć na klatę, ale teraz trzeba wziąć miecz i walczyć i ścinać głowy jednemu długowi za drugim. To jest nasza robota, w związku z czym to, że mamy na sobie odpowiedzialność, dobrze, ale teraz bierzemy to na klatę, przyjmujemy to i stajemy się choćby metaforycznymi mężczyznami. Mamy swoje jaja albo swoje jajniki, jeżeli jednak jesteś kobietą. Idziemy na pole walki. Idziemy walczyć i wygramy. I to ci mówię, bo to jest ważne w tych czasach, bo w tych czasach człowiek nigdy człowiek nie był tak miękki, jak w naszych czasach. Wiesz, o co mi chodzi. Że kiedyś ludzie mieli takie małe łóżeczka, jak odwiedzasz skanseny, wiesz, takie wioski, w których ludzie kiedyś żyli, no to widzisz, że tam są łóżka, które mają na przykład 1,20 m, a to dlatego, że oni spali zawsze w alercie, czyli zawsze spali na pół siedząco, bo nigdy nie było wiadomo, kto przyjdzie palić, gwałcić i rabować, więc szybko trzeba było wstać, brać miecz i walczyć. Więc myślę sobie, że w takich czasach człowiek miał większe jaja. A teraz jest tak, że pogoda w weekend słaba, życie z dobań. I już człowiek płacze. Natomiast w walce z długami będą ci potrzebne jednak bardziej średniowieczne podejścia. Więc dzisiaj, mój drogi rycerzu, pasuje cię właśnie na rycerza, miecz bierz oburęczny i walczymy. I idziemy ścinać głowy. Nie idziemy się ceregielić na pole walki, tylko idziemy tam naprawdę ścinać głowy i rzeźnia będzie taka, że nic żywego nie zostanie. Przykro mi, ale na szczęście nie idziemy walczyć z ludźmi, tylko z zadłużeniami. To są nasi przeciwnicy, więc tych jak najbardziej warto wyciąć w pień. W związku z czym to, że bierzesz odpowiedzialność, jednocześnie pozwala ci zmienić nawyki, bo twoje długi są wynikiem twoich nawyków, a nawyki da się zmienić. A nawet w tym wypadku trzeba je zmienić. Zaraz ci podam kilka nawyków, które trzeba mieć, ale uwaga, kryptoreklama, czyli reklama kryptowalut. O, znowu suchar. Reklama Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, to jest książka, w której na 400 ponad stronach znajdziesz wiedzę o tym, jak nawyki w ogóle zmieniać. Bo jeżeli ci się wydaje, że a ja to mam tak, że ja to zawsze kupuję szybko na chybcika, jak to niektórzy mówią,
czyli szybko, nie umiem odroczyć gratyfikacji, nie umiem poczekać, ja zawsze się zadłużam, ja to, ja tamto, jak widzę nowy piękny samochód, to ja go już muszę mieć. To jest nawyk, do zmiany. 400 stron masz o tym, jak to zmienić. Naprawdę to na dobrej wiedzy. I zauważyłem, że jak chwalę się czymś, co jest naprawdę dobre, to łatwiej się chwalić, no nie? Czyli jakbym się chwalił swoim pyskiem i bym mówił, że jestem super przystojny, to bym się czuł nieswojo, bo wiem, że nie jestem. Natomiast jak wiem, że napisałem naprawdę dobrą książkę, to się nią chwalę. Więc zachęcam Cię, jeżeli jeszcze jej nie masz, to gwarantuję Ci, że wymienienie kilkudziesięciu złotych na taką wiedzę, jaka tam jest, to jest jeden z lepszych deali, jakie można w życiu poczynić, ale tylko pod warunkiem, jeżeli tę wiedzę zastosujesz. Ekspertia.com.pl, link poniżej. Zachęcam. Więc tworzenie długów i zadłużeń wynika z nawyków, które my mamy i które trzeba zmienić. Jednym z tych nawyków i zasadą naczelną jest, żeby się w ogóle nie zadłużać więcej. Czyli ja za chwilę powiem o jakichś takich rzeczach typu konsolidacja, restrukturyzacja i tak dalej, ale ogólnie zasada jest taka, że z długów nie wychodzi się długami. Z seksoholizmu nie wychodzi się seksem, a z alkoholizmu nie wychodzi się alkoholem. O, uzależniłem się od wody, tyle lat piję wódę, już dzieci mnie nie poznają, już mam pysk taki alkoholowy. Trzeba zerwać z wódą. Wiem jak, zacznę pić piwo. Nie, to tak nie działa. Jeżeli całe życie brałeś kredyty, karty kredytowe, kredyty konsumpcyjne, na klik i tak dalej, to robiąc limit w rachunku, albo nawet kredyt konsolidacyjny biorąc, nie rozwiązujesz problemu. To nie, to jest po prostu, jeżeli ty rozumiesz, że zadłużanie się jest złe, to znaczy, że jest złe zawsze, a nie złe we wtorek, a w środę już nie. Po prostu, to mi przypomina pewną kłótnię z księdzem w liceum, kiedy powiedziałem, proszę księdza, czy ja mogę trochę zmienić swoje przykazanie, żeby mi bardziej pasowało? Na przykład biorę niecudzołóż i zmieniam na niecudzołóż we wtorki. A ksiądz mówi, Maćku, oczywiście, że nie możesz, bo przykazania są dane przez Boga, nie można ich sobie tak zmieniać, że jak we wtorki, niecudzołóż, a co w środę już możesz? Ja mówię, no nie, no brzmiało kusząco, ale w takim razie, czyli ksiądz nie może sobie zmienić przykazania nie zabijaj na nie zabijaj ludzi. Więc jak ksiądz je mięso, to ksiądz jest zły. Dostałem uwagę do dzienniczka. Niestety wtedy pozdrawiam księdza, jeżeli jakimś student to ogląda. To było dawno temu, ale fajnie było. W każdym razie wybiórczo to oczywiście, jak wyszło, ksiądz mógł zmienić sobie przekazanie. No ale nieważne. Niektórzy nie cudzołożą we wtorki. Natomiast nie zadłużaj się. To jest przykazanie finansowe, którego nie należy zmieniać nigdy. Jak już nie zadłużasz się, to znaczy, że rozumiesz, że masz to w głowie, że dług jest po prostu zły. To nie jest, to wiesz, pomyśl o czymś jednoznacznie złym, tak, że wszyscy byśmy się zgodzili i nikt by nie dyskutował. Mi pierwsze z takich uniwersalnie złych rzeczy, to przychodzi mi do głowy zawsze pedofilia, bo to jest coś takiego, że no, trzeba być skrajnym zwyrolem, żeby w ogóle dyskutować, że może tam jest element pozytywny. No nie. Znaczy, z duchowego punktu widzenia może ktoś tam jest, kto to przeżył i stwierdził, że nie wiem, że to go wzmocniło jakoś po latach terapii. Ja nie wiem, ale ogólnie to chyba się jednak zgadzamy, że to jest coś złego. I jak jest coś jednoznacznie złego, to nie ma wyjątków, że pedofilia jest zła, ale nie w soboty. Nie, ona jest zawsze zła. I długi może nie są tak krzywdzące jak pedofilia, chociaż kto wie, bo wielu ludzi zabiło się też przez długi, więc kto wie, to pewnie zależy dla kogo. Niemniej jednak długi są złe. Więc zasada, klucz. Jak Cię będzie kusiło, że pożyczę od kogoś pieniądze, żeby spłacić to zadłużenie, to nie, kombinuj inaczej. Szukaj innych rozwiązań. Szukaj innych możliwości. Zawsze znajdź opcję inną, która nie będzie załączała długów nowych. Bo jak chcesz pozbyć się starych, to nie robiąc nowe. To nie jest takie rozwiązanie prawdziwe. Także to jest to. Więc pamiętaj, długi nie są wynikiem sytuacji zewnętrznej, tylko ciebie i twojego życia. Bo jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy są dużo biedniejsi niż ja i ty. Na przykład żyją sobie w jakimś biedniejszym kraju w Afryce i nie mają żadnego długu. Nie rozumiesz to? Owszem, mają w cholerę mało pieniędzy, ale nie mają do tego długu. Czyli oni mają na przykład dolara miesięcznie, ale nie mają minus 100 dolarów. A ja któregoś dnia obudziłem się z minus milionem, co oznacza, że dzięki temu, że oczywiście miałem cash flow, przepływy finansowe, że do firmy coś wpadało, coś wychodziło, kombinowałem, jak koń pod górę nieraz, to przynajmniej mogłem robić wrażenie, że ja sobie radzę. Że wiesz, z zewnątrz to wyglądało, biznesmen, no nie, ma auto, ma firmę, nie wygląda to źle. Ale tak naprawdę, to jak mijałem tak zwanego kloszarda, to ja wiedziałem, że jego majątek netto jest o milion lepszy niż mój. Nawet o 1 100 000 złotych, bo on ma jeszcze taczkę. I to było to. Więc i to nie było budujące. A my żyjemy w takim społeczeństwie,
Dlatego ja ci mówię, przyznaj się przed samym sobą i przed swoimi bliskimi, że sobie nie dajesz rady, bo to nie jest żaden dyshonor. To, że to jest twoja odpowiedzialność, to nie jest powód, żeby teraz stwierdzać, a no to jesteś głupi. Nie, to nie jest żaden dyshonor. Każdy z nas popełnia w życiu błędy. Zupełnie normalna rzecz. Chodzi o to, żeby się na nich nauczyć. Więc jeżeli ja miałem minus milion na koncie, że tak powiem, czyli byłem zadłużony na około milion złotych, tam co do złotówki to nie wiem, ale tak w okolicach miliona to oscylowało, zaraz ci powiem, jak to się stało, to z jednej strony była w pełni moja odpowiedzialność, ale z drugiej no to też nie chodzi o to, żebym ja się w tamtym czasie dołował, bo ja się i tak wystarczająco dołowałem już i to była klasyka naszych czasów. Czyli, że z zewnątrz robisz wrażenie, jakby to było fajnie, radzi sobie i tak dalej, a od środka to jest taka ruina, że człowiek się zastanawia, czy warto w ogóle dalej żyć. I ja się też zastanawiałem momentami. Oczywiście bardziej teoretycznie niż praktycznie, bo niekoniecznie chciałem podjąć jakieś kroki w tym celu, w celu ograniczenia mojego cierpienia, a jestem z tych, co jakby się mieli zabić, to raczej pośrednio. Czyli zacząłbym żreć fast foody, przestałbym ćwiczyć i dokładnie tak w tamtych czasach zrobiłem. Ważyłem wtedy 30 kilo więcej, ćwiczyłem mało, serce mnie bolało, jak miałem wejść na trzecie piętro, na którym w tych czasach mieszkałem i tak dalej, bo jest też takie powiedzenie czy przekonanie w świecie długów, że jak sobie nie radzisz z pieniędzmi, to jest szansa, że masz też burdel w zdrowiu, czyli w tym, jak się odżywiasz oraz w domu. Czyli w tym, jak wygląda w ogóle twój dom, że jest wszędzie syf, że jest nieposprzątane i często też w relacjach. Że zauważ, że te wszystkie elementy często ze sobą współgrają. Także to jest ciekawe, bo przy okazji to oznacza i to jest dla ciebie fajna taka obietnica z mojej strony teraz, że jak rozwiążesz sobie problemy finansowe, automatycznie zobaczysz, że twoje miejsce pracy jest czystsze, bo to są dokładnie te same nawyki. Nie robię w życiu syfu. Zobaczysz też, że lepiej dogadujesz się z mężem, z żoną. Zobaczysz też, zresztą większość rozwodów jest z przyczyn finansowych, więc jak kłócisz się dzisiaj z żoną, mężem, to zamiast sobie dorabiać historię do tego, że ona jest zła, bo nie rozumie, w jakim ja jestem problemie, nie, po prostu oni są w strachu i ten strach wynika z twoich decyzji dotychczasowych, więc w sumie no trzeba to teraz wziąć na klatę, że trzeba będzie się nasłuchać. Popełniłeś błąd, no to się nasłuchasz. Nie tylko od windykatorów, ale też od bliskiej osoby. Ale jak to przetrwasz, to za jakiś czas będą nagrody. I tyle. Pamiętaj, zwłaszcza jeżeli jesteś facetem, bo faceci często tego nie umieją skumać. Czemu? Przecież ona powinna mnie kochać, to nie powinna mnie teraz jeszcze dobijać, jak ja jestem w takich długach, już jestem w ciężkiej sytuacji, w ciężkiej kondycji, to jeszcze ona mi nie powinna teraz atakować mnie, że jesteśmy przeze mnie w takiej sytuacji, że ja jestem taki zły, bo prawdziwa miłość powinna na to nie zważać i powinna mnie wspierać. No wiesz, z jednej strony ideologicznie to cały świat to powinno być jedno wielkie, radosne kumbaja, wszyscy powinni trzymać się za rączki, przytulać się i wspólnie wąchać róże. Ale jak spojrzysz do psychologii ewolucyjnej, do biologii ewolucyjnej, to zobaczysz, że osobniki płci żeńskiej potrzebują poczucia bezpieczeństwa. I jak nie ma tego poczucia bezpieczeństwa, to wszystko się rozpada i że w dodatku osobniki płci żeńskiej wybierają osobnika płci męskiej w oparciu o podświadome przekonanie, który z nich może im to bezpieczeństwo zapewnić. W związku z czym to, że ty jesteś w długach, a ona tylko wyzywa cię, ale cię nie zostawia dla innego, to już jest miłość wyższego rzędu. Bo biologicznie rzecz biorąc, to ona powinna cię olać i pójść tam, gdzie bezpieczeństwo będzie. A mimo to ona cię kocha i przetrwa to. I to jest miłość, a nie to, że teraz jak ty narobiłeś długów i komornicy was ścigają i być może trzeba się będzie przenieść z czterech pokoi do dwóch, to ona ma cię przytulać i spokojnie, może tak się zdarzy, może się nie zdarzy, natomiast ja bym tego raczej nie oczekiwał, tylko wziął na klatę swoje decyzje i cisnął. Więc natomiast gwarantuję ci, że poprawienie sytuacji finansowej poprawi też twój związek, poprawi bałagan w twoim domu, zrobi porządek i przy okazji poprawi też twoje zdrowie. Nie tylko przez to, że się będziesz znacznie mniej stresować, ale też przez to, że no po prostu łatwiej ci będzie się lepiej odżywiać, dbać o siebie, bo tak jak mówię, są to dokładnie te same nawyki. I tak jak mówię, żyj przez jakiś czas, trzeba będzie przez jakiś czas żyć jak nikt inny. Czyli trochę sobie odpuścić różnych luksusów, może dalszych czasów i tak dalej. Więc przez jakiś czas będzie trzeba żyć jak nikt inny, po to, żeby za jakiś czas móc żyć jak nikt inny. Bo dzisiaj, jak my na przykład, ja i mój wspólnik, obaj jesteśmy przeciwnikami długów. Obaj oczywiście robiliśmy długi na potęgę. To dzisiaj, mogąc jechać na wczasy na zasadzie, że
no, jadę na wczasy i wszystko opłacam, nie tylko nie mam stresu żadnego z tym związanego, to jeszcze wszystko opłacam ze swoich pieniędzy. Tych, których zarobiłem w przeszłości, a nie tych, które bym zarobił w przyszłości. Nie mając żadnej karty kredytowej od lat, nie mając żadnego limitu w rachunku. Jak wchodzę na banki i tam wyskakuje, Maćku, kliknij tutaj, to 99 800. Dziś rano takie coś widziałem. 99 800 na klik, kliknij tu, za 10 minut będziesz mieć te środki. Nie klikam, bo to jest dla mnie śmieszne. To jest tak, jakbym wszedł na bank, na stronę banku, a niby powiedzieli, Maćku, mamy dla Ciebie specjalną ofertę, przyjedzie czarny pan z Afryki i Cię zgwałci. No, nie, dzięki, ale to nie jest usługa dla mnie, dziękuję bardzo, może dla kogoś, ale ja podziękuję. I to jest to, więc to jest mało kuszące wtedy, bo to są zupełnie nowe nawyki. Niektórzy potrzebują przejść przez skrajny ból, tak jak ja, ale są wśród nas, wśród Was, tacy, którzy stwierdzą, dobra, wieczorek był głupi, popełnił takie decyzje, to ja sobie odpuszczę, ja wycofam się zawczasu z tej strategii i będę stosować strategie finansowo-inteligentne. I po to właśnie jest ten odcinek. Także jedziemy do boju. Okej. Okay. Trzeba sobie przyznać, trzeba w ogóle opowiedzieć, czy ja mam mandat do tego, żeby mówić o wychodzeniu z długów. Bo to, że nie mam żadnych długów, to wcale nie znaczy, że z jakichś wyszedłem. Więc tak, oczywiście uważam, że mandat mam jak mało kto. I to nie tylko za fotoradar, ale za długi, ponieważ miałem minus milion długów. I czasem mnie pytacie w mailu czy w komentarzach, Maćku, jak ty to zrobiłeś? Czasem sam się zastanawiam, jak ja to zrobiłem, ale wiesz co, odpowiedź najprostsza jest taka, że tak jak wszyscy, tylko na większą skalę. Bo to są dokładnie te same nawyki. Czyli nie stać mnie, to kupię. Dam Ci kilka tylko przykładów. Jestem jedynym człowiekiem w Polsce, w historii tego kraju, który kupił samochód za taką cenę, która była w ogłoszeniu. Wymarzyłem sobie kiedyś Mercedesa CLK 230 kompresor, czarny coupe. Piękne było, a ja już prowadziłem firmę, więc wypadało wyglądać jakoś. No nie, bo tam no, jeździłem wtedy Corsą bodajże. No i taka wizja, że kupię sobie takiego Merca za 31 tysięcy. Takie było ogłoszenie. Pojechałem, oczywiście kupiłem ten samochód bez testów żadnych, no nie? Czyli przejechałem się nim, ale nie było tak, jak teraz robię, jak kupuję auto, że wynajmuję najlepszego mechanika w mieście, jedziemy na stację diagnostyczną, sprawdzamy komputery, nie komputery, cudawianki, nie. Wtedy kupiłem tak, jak było, dlatego to auto jechało ogólnie, takie wiesz, było ludzie, którzy lubią na przykład Konfederację, to by lubili takie auto, bo one jechało zawsze w prawo. Także fajny był, bo miał po prostu jedną oś krótszą, więc tak jakoś wyszło. No ale już nieważne, więc testów nie robiłem. Wiesz, ile miałem wkładu własnego na te auto za 31 tysięcy? Zero! Dosłownie, jak je kupowałem, to miałem na koncie może ze 100 zł. Autentyk, stówę miałem na koncie i mówię gościowi, kurczę no, wie pan, wyklikiwałem tutaj kredyt w mBanku i nie zadziałał. To niestety, ale nie kupię tego auta. A on mi mówi, ale proszę poczekać, bo ja też jestem pośrednikiem finansowym, proszę mi tu powiedzieć, jakie te, wysłać mi dane, pan mi wyśle wszystko i sprawdzimy. I jeszcze gość, który mi sprzedawał to auto, załatwił mi kredyt. Ja pojechałem do Świdnicy po ten samochód i no i na ten kredyt, mając 100 zł na koncie, biorąc kredyt na 31 tysięcy, kupiłem auto za 31 tysięcy. Ja się dziwiłem, czemu ten gość tak czeka i tak nie może uwierzyć do końca, że my podpisujemy tą umowę na 31 tysięcy. I dopiero po paru miesiącach, w zasadzie nie, to chyba było po paru dniach, jak powiedziałem o tym kolegom. I oni powiedzieli, co? Jaki idiota! Oraz jak? Auto za 31 kupuje za 31? Już nikt w historii tego kraju nie kupił auto za cenę ofertową. A ja kupiłem. No i widzisz, więc idiota pierwszej wody. I tak się zaczynała moja przygoda. Więc nie dość, że musiałem mieć auto, na które mnie nie stać. Musiałem, bo oczywiście historie różne w głowie. No nie, lepiej mi będą biznesy szły, bo mnie ludzie będą bardziej doceniać, będą uważać, że jestem poważniejszy przedsiębiorca, ble, 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 ble. Nikt mnie nie uważał za poważniejszego przedsiębiorcę w praktyce, natomiast okradli mi dom, jak pojechałem na wczasy. Prawdopodobnie, nie wiem czy na pewno, ale prawdopodobnie dlatego, że w dzielnicy, w której wtedy mieszkałem, moje auto było najlepsze. Mimo, że to nie było no, auto nie wiadomo jakie, ale jednak sportowe, tam w miarę przyzwoite na tamte czasy, więc rzucało się w oczy zdecydowanie na parkingu, dlatego nie dziwię się, że to moje mieszkanie jako jedyne w tej okolicy zostało okradzione wtedy. I wiesz co mi wynieśli? Rowery dwa. A wiesz jak te rowery kupiłem? Ile miałem pieniędzy, jak kupiłem dwa rowery? Zero. Pojechałem do sklepu,
i miałem kartę kredytową na 3000. Miałem limit 3000, świeża karta kredytowa, panie Maćku, tu proszę karta, srutututu. Wiesz, za ile kupiłem rowery, mając kartę na 3000? Oczywiście znalazłem takie rowery, które by musiały kosztować 3000, więc kupiłem za 1500 rower dla siebie, za 1500 rower dla żony. A wiesz, jak wcześniej jeździliśmy na rowerach aktywnie? Wcale. Przez 10 wcześniejszych lat wcale nie jeździliśmy na rowerach, więc to chyba logiczne, że trzeba kupić od razu za 1500 rower, no nie? Nie jakiś za 500 zł na przykład, żeby w ogóle sprawdzić, czy my lubimy jeździć na rowerze, czy nam się to będzie podobało. Nie! Trzeba wymaksować kartę. Wymaksowaliśmy kartę. I wiesz, ile razy jechaliśmy tymi rowerami? 2. Tacy byliśmy sportowcy. Wiesz, do czego to doszło? Jak okradziono w końcu moje mieszkanie. Ja zgłosiłem, że ukradziono alkohol i aparat fotograficzny. I 2 tygodnie później siedzimy z żoną w głównym pokoju i myślimy, kurczę, tu coś jeszcze było, tak jakby, coś pusto. I nagle taka myśl, ja pierdzielę, przecież rowery tutaj stały. Bo nie mieliśmy piwnicy i tak dalej, rowery stały, małe mieszkanko było, więc stały w głównym pokoju. Rzucały się w oczy, ale przez 2 tygodnie tacy byliśmy sportowcy, że nie zauważyliśmy, że nie ma rowerów. Więc widzisz, jaki to jest absurd. Nie dość, że kupiliśmy najdroższe rowery, na jakie nas było stać, na które i tak w ogóle nas nie było stać, bo kupiliśmy to z karty kredytowej, najdroższy kredyt możliwy. Nie wiedzieliśmy oczywiście, że z bankomatu się nie wypłaca, bo wtedy od razu lecą odsetki i tak dalej. Ponad prawie 70% bankructw w Stanach Zjednoczonych wynika z karty kredytowej. Rozumiesz to? A nawet pod poprzednim moim filmem o mentalności długów niektórzy się znaleźli, co mówili, Maćku, ale zapomniałeś, że karta kredytowa daje cashback. Ja pierdzielę. Jak ty patrzysz na cashback typu, że jak kupię sobie książki w Empiku za 100 zł, to oni mi zwrócą 4,50, to ja się pytam, nie chcąc nikogo urazić, ale co ty masz w głowie w ogóle? Jakimi ty liczbami chcesz żyć, człowieku? Czy ty chcesz naprawdę zarabiać poważne pieniądze? To jest program Biznes 2.0. Tu się uczymy zarabiać poważne pieniądze, a nie o, zatankowałem za 280 zł na Orlenie, Orlen mi dał 6,80 z powrotem, bo zapłaciłem kartą kredytową, która mi wprowadza ryzyko bankructwa w życiu, bo 70% ludzi bankrutuje właśnie przez karty kredytowe. Wow, ale 6,80 dla Ciebie, brawo, jesteś zwycięzcą. Ja wiem, że jak kupujesz dużo i tak dalej, to może nazbierasz nawet ze 100 zł, może i 200. Fantastycznie, cieszę się Twoim szczęściem, ale myślę, że Twoje szczęście będzie większe, jak zamiast robić takie głupoty, to się skupisz na tym, jak zarobić dodatkowe 100 koła. Wiesz, co to jest 100 koła? 25 aut. Ha, wieczorku, żartownisiu z YouTube'a. No dobra, słabe to było, więc kontynuuję. Czyli robiłem takie numery, czyli rowerki, karta kredytowa, w czasy oczywiście, jechałem na w czasy. Nie powiem, że wszystkich z tych rzeczy żałuję, no bo wziąłem swoją narzeczoną wówczas do Barcelony na weekend i na molo, na tak zwanej Rambla del Mar oświadczyłem się, więc klimat trochę lepszy niż, wiesz, przy tężni w Ciechocinku, choć w sumie tak naprawdę to, wiesz, nie wiem, jakbym się oświadczył przy tężni w Ciechocinku, to pewnie też byśmy to równie ciepło wspominali. Niemniej jednak to, wiesz, to brzmi ciekawie. Ja oświadczył się na molo w Barcelonie. W każdym razie, więc oczywiście wszystko było też z karty kredytowej opłacane, nie miałem ani grosza, żeby tam lecieć i tak dalej, i tak dalej. I to nie dlatego, że moja firma w tym czasie nie miała przychodu, bo ona generowała przychody. Ale jakoś tak, nie wiadomo jak, działo się, że wszystkie te przychody znikały w mrokach dziejów i jak tylko była opcja, żeby dostać na przykład limit w rachunku. Panie Maćku, 50 tysięcy limitu w rachunku. Sru klik. A limit w rachunku to jest taki chamski kredyt, bo on jest taki niespłacalny, no nie? Czyli masz ten limit i on nawet nie brzmi jak minus. Czyli tam czasem się na czerwono wyświetli, ale tak ogólnie to tak jakbyś miał 50 tysięcy. Nie mając 50 tysięcy, to tak wygląda. Masz niby, jest na koncie, możesz wydać i tak dalej, tylko jakąś część z tego trzeba spłacać regularnie. Głupota straszna. Później wziąłem kredyt na 45 chyba tysięcy i do dziś, to było lata temu, ale ja do dziś autentycznie, szczerze Ci mówię, że do dziś nie wiem, na co ja wydałem te pieniądze. Naprawdę, to jest to, że ani złotówki nie wiem, na co poszło. Tam były jakieś wizje magiczne, bo jak się podejmuje głupie decyzje, to zawsze jest wyjaśnienie. To jest tak, jak gwałciciel mówi, że ona się tak ubrała, że to sama chciała. Nie? Jesteś gwałcicielem, to należy Ci się najsurowszy wymiar kary i obyś się sylał po mydło w więzieniu. I tak samo, jak ja sobie mówiłem, że to
bo ja to zainwestuję. To 45 tysięcy biorę na klik, bo ja to zainwestuję. Oczywiście nie patrząc na prowizję, że jak klikasz w te kredyty, to masz najdroższy z możliwych kredytów. Od razu 10% prowizji, czyli 4,5 koła od razu mi się uszczupliło. I potem kosmiczne odsetki, ubezpieczenie. I wtedy nie wiedziałem, że można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu konsumpcyjnego następnego dnia na przykład i zaoszczędzić trochę pieniędzy. Nic nie wiedziałem, ale po co się edukować? Panie, brać kredyty, kumbaya i będzie dobrze. Wszyscy zobaczą, że jestem bogaty, mimo że jestem w cholerę biedny. Tak to wyglądało. Więc później, jak już 45 tysięcy dostałem, no to potem się okazało, że inny bank mi dał chyba na 60, więc fantastycznie. Kart kredytowych to już miałem chyba ze 3 w tym czasie. Limitów też w jednym banku, chyba w drugim. No i potem stwierdziłem, dobrze idzie. Nie mam żadnych pieniędzy, ale żyję jak król. A może jak królik, jak mi wkrótce życie miało pokazać. Więc wymyśliłem rzecz fantastyczną. Miałem już samochód, jeździłem w Wielki Wczasowicz, no nie? Na Facebooku, no nie byłem chyba wtedy na Facebooku, ale ogólnie w internetach to wyglądałem jak klasyczny człowiek sukcesu, no nie? Czyli bidny, nieudacznik, ale na zewnątrz to normalnie wielki lider. Także śmiech i chichy. Oszukiwanie przede wszystkim samego siebie, a po drodze też całego świata. Bo człowiek chciał się przypodobać. Żałosne. To jest żałosne z perspektywy czasu, to wiem. No ale wielu rzeczy mnie to nauczyło. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak wielu mnie to nauczy. Bo później stwierdziłem, genialna rzecz. Wymyśliłem taką usługę. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale w skrócie usługa była taka, że... I teraz wyobraź sobie w ogóle, jaki debil musiał być, żeby w ogóle coś takiego proponować. Usługa brzmiała tak. Dajesz mi 20 tysięcy złotych mojej firmy. Ja robię marketing tam pewnych produktów i usług i tak dalej. W taki sposób, że gwarantuję Ci umownie, że zarobisz na tym minimum 40. Czyli wyobrażasz to sobie, że jest na przykład taka agencja marketingowa, że przychodzisz i mówisz, płacę Wam 20 tysięcy z góry za marketing i Wy mi gwarantujecie, że zarobię na tym marketingu 40 koła, a jak nie, to Wy to ubezpieczacie własnym majątkiem. Rozumiesz to? Czyli jak... Ja bym nie zrobił temu klientowi zysku 40 tysięcy, bo ja tam miałem oczywiście wizję, w co ja to zainwestuję, w AdWordsy, nie wiadomo w co, i ten klient zarobi nawet 100 koła, taki byłem pewny. A jak nie, to oddam ze swoich, ale nie 20, tylko 40, żeby on wiedział, że ja jestem pewny tego, co robię. No debil. No ale klient mówi, kurczę, no nie głupie, wymieniam 20 koła na co najmniej 40, no każdy by chciał. Inwestycja, wiesz, 100%, 200% w sumie stopa zwrotu, więc... A ja naprawdę byłem przekonany, że ja bez problemu zrealizuję tę usługę. Jakby to ktoś powiedział, co by się mogło stać. No więc pierwszy klient wpłacił mi 20 tysięcy złotych i nie wiedziałem już, że w tym momencie zwiększyłem swój dług o 40 tysięcy złotych, bo nie wiedziałem, że usługa, którą mu proponuję, jest wykonalna w bardzo małym zakresie. W dużo mniejszym niż ja się spodziewałem, no bo zrobiłem wcześniej jakiś test. Zainwestowałem tam kilkanaście tysięcy i wygenerowałem rzeczywiście taki przychód. Więc byłem pewny, że skoro na małej skali to działa, to samo zadziała na dużej skali. Oj, nie zadziałało. Niestety. Więc w praktyce cieszyłem się, że zarobiłem dwie dychy naraz i pierwszy taki przelew, że od kogoś 20 tysięcy, od klienta w jednym przelewie i tak dalej, jarało mnie to, a nie wiedziałem, że to tak naprawdę przyszedł przelew na minus 40 tysięcy. I pomyślałem sobie, genialny biznes model sobie wymyśliłem. Przecież usługi marketingowe, to ja siedzę w marketingu, znam się na tym, zrobię to jeszcze 9 razy. Niektórzy z Was chwytają się wtedy teraz za głowę, niektórych już zaczyna boleć serce, a niektórzy zaczynają się po prostu śmiać. Ale ja to zrobiłem 10 razy łącznie. Od 10 klientów przyjąłem 20 tysięcy złotych. Pozdrawiam, bo niektórzy z nich wiem, że oglądają. Czyli przyjąłem 200 tysięcy. Dla mnie, młodego chłopaka, nie wiem ile wtedy miałem, 20 kilka lat, w ciągu miesiąca, jak wchodzi na konto firmowe 200 tysięcy złotych, to jest po prostu... Jakbym był w innym świecie, to ja pierdzielę. Oczywiście, co z tymi pieniędzmi zrobiłem? No, część inwestowałem w ten marketing, próbowałem AdWordsy, ale oczywiście wcale nie byłem tym fachowcem, jak mi się wydawało. Albo po prostu te rzeczy nie działały na większą skalę tak dobrze, więc tak naprawdę większość z tych pieniędzy poszła w niepamięć, można powiedzieć. Czyli tak naprawdę z 200 zrobiło się prawie nic, a część z tych pieniędzy w ogóle nawet nie optymalizowałem podatków. Więc się okazało, że 200 tysięcy jest obwarowane 23% VAT-u.
I debil o tym nie pomyślał wcześniej, no nie? Dlatego ja dzisiaj jestem taki, że wiesz, wszędzie trzeba zawsze doradca podatkowy, doradca księgowy, prawnik i tak dalej. Sieć, licz, myśl. Bo ja z tych 200 koła od razu oddałem najpierw VAT, a potem jeszcze dochodówka. Byłem na liniowym 19%. Więc z 200 tysięcy to ja prawie 80 w ciągu 2 tygodni oddałem w skarbówce. No idiota, no. To jest nie do wiary. Jakby powiedzieli moi przyjaciele z Czech, neuwierzytelne to jest. Dokładnie tak to działa. Więc, czyli ja zamieniłem realnie nie 200 tysięcy, tylko 120, bo nie zoptymalizowałem podatków. 120, które rozpłynęły się w 2 miesiące, zamieniłem na minus 400. I minął czas realizacji tych umów, ja ich nie zrealizowałem i ludzie zaczęli się zgłaszać. I nagle się okazało, że mimo, że już wtedy miałem minus 200 tysięcy przez te wszystkie karty kredytowe, limity w rachunkach, kredyty na klik, kredyt na samochód za 31 tysięcy, to jeszcze doszło minus 400 tysięcy. I już miałem chyba z minus 600. Nagle się okazało, że jestem w czymś, co niektórym związkom kojarzy się dobrze. Spirala. Ha! Ale mi kojarzy, Kacper tu się facepalmy robi, co suchar. No, staram się jak mogę. W każdym razie wpadłem w spiralę kredytów. Czyli nagle te minus 600, ja już nic nie musiałem robić, żeby te minus 600 zmieniło się w minus 800. Bo zaczynały się te rzeczy przeterminowywać, zaczynały się odsetki od niespłaconych kart i tak dalej, limitów. W którymś momencie ja przestałem być wypłacalny, a wiesz co się dzieje? Pamiętaj to, o czym mówiłem też w poprzednim odcinku. Jak przychodzisz do banku i chcesz kredyt, to wszyscy są mili, kochają cię i przytulają i naprawdę jesteś ich przyjacielem. Wchodzą wręcz pod stół, żeby ci tylko było miło. Ale ja tego doświadczyłem. Jak tylko zaczynają się schody, to oni wypowiadają ci kredyt, dzwonią i cię straszą. I mój limit kredytowy, ja nie wiedziałem na przykład, że jest taki haczyk w umowie. Czy wiesz, że po angielsku haczy to 8? Nie wiem, jaki to ma związek z tym odcinkiem, ale tak mi się przypomniało. W związku z czym haczyk w umowie był taki, że limit kredytowy jest przedłużany przez bank co rok. Czyli minął rok, ja miałem limit kredytowy, nie wiem, tam z 5 dych powiedzmy i bank patrzy, czy ja jestem dalej wydolny finansowo. A już nie byłem, bo już byłem w BIK-u wpisany. Czyli już było wiadomo, że ja nie płacę kart kredytowych na czas, że mam przeterminowane długi, więc oni powiedzieli, to my ci w takim razie nie przedłużamy limitu. Ja byłem święcie przekonany, że limit tak działa, że on się sam przedłuża. A tu się okazuje, że tak naprawdę limit nie jest na czas nieograniczony, tylko że oni ci go przedłużają, owszem, ale to tak naprawdę jest nowy kredyt, tak jakby. Więc sprawdzili moją zdolność kredytową, nie było tej zdolności i nagle dostaję info od mBanku. Panie Maćku, nie przedłużyliśmy panu limitu, wisisz nam pan minus 50 tysięcy, termin spłaty tydzień. A ja tam miałem minus 600. Jak ja nagle miałem spłacić minus 50? I tu odsetki, tam odsetki, tam odsetki, tu telefon, tu wierzyciele, nagle się zrobiło minus 800, więc uznałem, że jest to genialny moment, żeby zleasingować samochód warty 200 tysięcy złotych. Co też niniejszym poczyniłem. I oczywiście tych czasów jakby samochód był fantastyczny. To trzeba przyznać, to było jedno z lepszych aut, jakimi w życiu jeździłem. To prawda. No ale tak oto z minus 800 zrobiło się minus milion łącznie mniej więcej. Potem w którymś momencie przestałem liczyć, bo to nie działało na moją korzyść mentalną, liczenie tego wszystkiego. Natomiast no, jeżeli ktoś z Was uważa siebie za większego debila, to napiszcie w komentarzu. Nie wiem, nie wiem. Jeżeli ktoś z Was wymyśli coś jeszcze głupszego w życiu. Bo myślę, że pobiłem wszelkie rekordy. Także minus milion w sposób tak głupi. A ty jeszcze zaradzałeś, że to dobry pomysł, nie? Ja też zrobiłem parę. Tak, ja oczywiście poleciłem te pomysły marketingowe moim różnym znajomym, więc Kacper też zrobił podobnego deala. Jednego czy dwa? Jednego na 15 koła chyba. Jednego na 15, czyli wymieniłeś 15 koła na minus 30. Także paru moich znajomych się tym zaraziło i zrobili podobną rzecz. Także w głowie się to nie mieści. Na szczęście świat miał dla mnie plan. Nauczymy wieczorka. Nauczymy wieczorka, że tak się nie robi. A dzięki skali, dzięki wysokości tego konia, z którego trzeba było spaść, to ta lekcja była mocna. Bo w którymś momencie, jak ci wszyscy wierzyciele zaczęli dzwonić, straszyć, niektórzy ludzie zaczęli mi proponować, że jak ja nie zapłacę tych pieniędzy, to moja rodzina będzie dostawać palec po palcu z mojej najpierw lewej ręki, potem z prawej i tak dalej. Inni proponowali mi, że odwiedzą mój dom. No tu miałem jedyną taką
przyzwoitość wobec samego siebie, że nigdzie tak naprawdę nie zastosowałem adresu, pod którym mieszkałem. Więc tak naprawdę zawsze to był inny adres i nikt by mnie nie spotkał realnie. Niemniej jednak ogólnie było to wszystko niedorzeczne. Niedorzeczne i wtedy się zaczyna ogromne poczucie winy z jednej strony, że ja tutaj młody małżonek, dziecko najpierw w drodze, potem już było, ja nie mam pieniędzy i potem sobie myślę, kurczę, ja teraz zapierdzielam, bo żeby to odrobić, to ja pracowałem, no nie wiem, no myślę, że nieraz to było tak, że pracowałem 40 godzin na dwie doby. Autentyk, że się wyjeżdżało gdzieś, cały dzień w trasie, potem cały dzień spotkania, interesy, potem w nocy w trasie, jak się dało, to się spało, bo ktoś inny prowadził, jak się nie dało i tak dalej. Dwa dni mnie nie było, trzy dni mnie nie było w domu. Pamiętam te momenty, jak wychodziłem z domu i moja córka płacząc w drzwiach mówiła, tatusiu, czemu znowu cię nie będzie? I ja wtedy nie ukrywam, że też sobie gdzieś tam w aucie, jak wsiadłem i ruszyłem, to uroniłem łzę, bo wiedziałem, że to wszystko moja wina. Że teraz ja muszę, nie tylko ja buduję wolność, wiesz, jak ktoś zaczyna pracę czy biznes po raz pierwszy w życiu, to on buduje wolność, ale ja wiedziałem, że ja najpierw muszę wyjść z więzienia, żeby później dopiero startować od zera, od nowa i zacząć budować wolność. Więc wtedy wiem, jak to boli po prostu, poczucie winy, poczucie tego, że się jest ofermą, a jednocześnie strach, co się może wydarzyć. Wtedy jeszcze nie byłem pewny, czy może mnie zamkną, może mi wszystko zabiorą, może moje dzieci nie będą mnie kochały i tak dalej, a może się nie uda spłacić tych długów i tak dalej, i tak dalej. Więc odpowiadając na pytanie, jak wszedłem w długi, odpowiedź brzmi tak jak każdy inny, podejmując durne decyzje finansowe, nie umiejąc poczekać i wierząc, że przyszłość zawsze będzie dobra. Radosny kumbaya, a wtedy też wierzyłem no, w prawo przyciągania, że przecież jak ja dobrze przyciągam, to mnie bardzo, bardzo skrzywdziło. Czyli ja się bardzo skrzywdziłem prawem przyciągania. Czytałem te wszystkie sekrety, cudawianki, że jak masz dobre emocje i tak dalej, jak wierzysz, że świat ci sprzyja, to świat ci sprzyja i tak dalej. To wiesz, to jest prawda, tylko że logika tego świata jest trochę czasem bardziej pokrętna. Bo świat mi rzeczywiście sprzyjał, tak mnie urządził, że się tak zesrałem w bólu, że dzisiaj jestem 100 razy mądrzejszy. Więc w długiej perspektywie w sumie to było dobre. Przyciąganie zadziałało. Ale wiesz co? Jakby tak pomyśleć, że jak dobrze się czujesz i przyciągasz, to wszystko ci wyjdzie, to już jest głupota. Albo że przyszłość zawsze będzie bezbolesna. Nic z tych rzeczy. Więc wierzyłem w takie dziwne ideologie. Teraz już wiem, że świat ci daje to, czego potrzebujesz, a nie to, czego chcesz. I to jest prawdziwa duchowa dojrzałość. Więc owszem, ja tamtej sytuacji potrzebowałem, żeby to wszystko przeżyć, żeby walczyć z tymi myślami, żeby mieć te wszystkie nieprzespane noce, żeby mieć ten ból serca nieraz, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Nie tylko dla siebie, ale dzisiaj z perspektywy lat widzę też, że się tego nauczyłem dla innych. Bo treść, którą ja mówię, żeby stronić od kredytów w ogóle, nawet w inwestycjach, to jest treść bardzo niepopularna. To tego nawet w Polsce na kanałach biznesowych nikt ci nie powie, bo tam wierzą w dźwignię i tak dalej. Ja to rozumiem i szanuję, ale jednocześnie ja tak nie mam. Ja przeżyłem takie rzeczy w życiu, że nie chciałbym ani żebym ja przeżył je ponownie, ani żeby ktoś inny musiał przez to przechodzić. A sytuacja gospodarcza Polaków jest często dość słaba. Mówi się nawet, że są o dwie raty od bankructwa. Także jest to ważna rzecz. Więc obojętnie, czy ktoś ma minus milion, czy minus 5 milionów, czy minus 20 tysięcy, każdy z nas zrobił to dokładnie tak samo. Czyli z jednej strony zakładając, że jutro będzie piękny dzień i z drugiej strony zakładając, że po co czekać, skoro mogę kupić dziś. Odpowiedź brzmi nie. Jak nas nie stać, to nas nie stać i to nie jest żaden dyshonor. To możemy poczekać i kiedyś nas będzie stać. Zamiast Dubaju, jastarnia i też będzie w porządku. Chociaż teraz to chyba już jastarnia jest droższa niż Dubaj. W każdym razie, to może domek w Bieszczadach. A za jakiś czas lepsze rzeczy. Po kolei. Żyj przez jakiś czas tak jak nikt inny, po to, żeby później żyć tak jak nikt inny. Bo dzisiaj ja w przeciwieństwie do większości zwykłych ludzi tak zwanych, czyli nie inwestorów, mogę się pochwalić tym, że nie mam zadłużeń. Natomiast w przeciwieństwie do większości nawet chytrych inwestorów, którzy stosują dźwignię, też mogę się pochwalić tym, że nie mam zadłużeń, a robię różne inwestycje. I to jest właśnie fantastyczna rzecz. Znaczy, sorry, mam jedno zadłużenie, to jest kredyt hipoteczny, który prawdopodobnie i tak nie doczeka swojego końca, czyli zostanie przedpłacony. Myślę, że za parę, może kilkanaście miesięcy, więc tu gwoli ścisłości to zadłużenie jest. Natomiast poza tym nie, więc to myślę sobie, że warto. Także
Także tyle. Więc moja historia, historia mojej głupoty powinna z jednej strony zrzucić z ciebie brzemię, że ja pierdzielę, myślałem, że jestem głupi, ale teraz widzę, że są głupsi. A z drugiej dać ci nadzieję, że ja z tego wyszedłem. Choć nieraz nie byłem przekonany, że nigdy z tego nie wyjdzie. Nie wyjdę. Zwłaszcza patrząc na swoje dochody z tamtego czasu. Że to się matematycznie nie zgadzało. Że o kurczę, zarabiam tyle i tyle miesięcznie, więc ja do końca życia nie wyjdę z tych długów. Ale wiesz co? To też było potrzebne. Dzięki temu ja zaczynałem szukać szerszych możliwości, że ja muszę w takim razie zarabiać więcej. No nie ma bata, jak nie zwiększę swoich dochodów, to będę wierzycielem po wsze czasy. Dłużnikiem, sorry. Wierzycielem to później bywałem. W każdym razie to jest to. Także o tym należy pamiętać, ze wszystkiego jest wyjście. A jak? No to jedziemy. Jak wyjść z długów? Konkrety wieczorku, bo tam pitolisz jakieś tu motywacyjne, farmazony, do rzeczy. Więc po pierwsze to, co już wspomniałem, nie tylko nie wchodź w nowe długi i to musi być zasada globalna, ale też ta umiejętność odroczonej gratyfikacji działa z drugiej strony, czyli nie wchodź w turbo biznesy, czyli skoro mam takie długi, to kupię sobie paczki reklamowe w jakimś magicznym projekcie, który uczyni mnie miliarderem w tydzień, albo zagram w Totolotka, albo jakiś inny hazardzik, albo widziałem na jakiejś stronie, że jak kupię ich produkt za jedyne 10 tysięcy, to jutro będę bogaty. Albo widziałem reklamę, że Robert Lewandowski i Kuba Wojewódzki odkryli sekret robotów do tradingu na Bitcoinie. Kupię, zobaczmy co to będzie. Czyli tak zwane get rich scheme. Czyli takie schematy, czy ściemy można powiedzieć, że można zarobić szybko. Nie. Dlaczego ja o tym mówię przy tej okazji, przy okazji długów? Ponieważ człowiek, który jest w długach, czuje się źle i chciałby sobie ulżyć. A taka wizja, że mógłbym to spłacić nie miesiącami albo wręcz latami konsekwentnej pracy i czasem często wyrzeczeń, tylko jakimś turbo pomysłem genialnym, który to zrobi za mnie, to jest kusząca wizja. Ale to jest bzdura. Nie ma tak. Więc po pierwsze, nie robimy nowych długów już nigdy w życiu. Może kiedyś, jak wyjdziesz z tymi wszystkimi długami na zero i będziesz uważać, że dźwignia na dobre inwestycje ma sens, to niech ci będzie, ale to dopiero jak się najpierw wyzerujesz z tymi długami, które już są. Potem będziesz się zastanawiać nad takimi rzeczami. Natomiast co do zasady, żadnych nowych długów, to cię nauczy odroczonej gratyfikacji i żadnych głupich biznesów, dziwnych inwestycji, typu kupię tam udziały w plantacji bambusa w Meksyku, bo na tym zarobimy 300% rocznie. Jak słyszysz takie rzeczy, to uciekaj. Po prostu trzeba uciekać. Nie ma takich rzeczy. Trzeba działać. Trzeba pracować, konsekwentnie rozwijać. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz. W nieskończoność edukuj się finansowo. Mi pomogła... Ja bym nie wyszedł z tych długów, które miałem, milionowych, gdyby nie edukacja finansowa. Gdybym nie czytał książek. Jakie książki mi wtedy pomogły? Dave Ramsey. To jest człowiek, który po polsku w sumie ma chyba dwie książki tylko. Ja przeczytałem chyba wszystkie jego, które są w oryginale. Dave Ramsey to jest człowiek, który ma bardzo agresywne podejście. Potnij karty kredytowe. O tym zaraz jeszcze będę mówić. Wyeliminuj kredyt, nigdy go nie bierz i tak dalej. Nie bądź niewolnikiem banku i niech się pałują. Różne banki i tak dalej. I to dla mnie był szok, bo on jeszcze na to wszystko podawał w swoich książkach statystyki. Ilu ludzi w Stanach Zjednoczonych ma tragiczną sytuację w tym bogatym kraju i tak dalej. Ilu grozi bezdomność. Ilu ludzi już po studiach ma takie długi, że przez 20 lat tego nie spłacą. Szokujące to dla mnie było, a jednocześnie przedstawił konkretny plan wychodzenia z długów, który ja w sumie po latach zaadoptowałem na nasze polskie warunki i który właśnie ci przedstawiam tak naprawdę w tym momencie. Bo te elementy, niektóre z tych elementów to są elementy tego właśnie planu, który on nazywał The Total Money Makeover, czyli taka totalna przemiana finansowa, można powiedzieć. W związku z czym edukuj się, czyli czytaj książki. Dzisiaj masz możliwość świetną robienia tego nawet za darmo, bo możesz przecież oglądać choćby ten kanał, gdzie masz wiedzę, na przykład są odcinki na temat nawyków ludzi bogatych, są odcinki na temat nawyków ludzi biednych. Możesz to oglądać i przede wszystkim zacząć to stosować. To ci pomoże mniej wydawać, lepiej zarabiać. Znajdziesz odcinki o inwestowaniu. Oprócz tego możesz też inwestować w sposób płatny, ale niekoniecznie od razu drogi. Ja wprawdzie się też wtedy edukowałem finansowo na szkoleniach, na które wydawałem pieniądze, mimo że byłem zadłużony, ale to akurat przyniosło mi jakieś rezultaty. Natomiast możesz wydawać mniejsze pieniądze, choćby kupując książki na ekspertia.com.pl, choćby tutaj 48-godzinna doba, żeby się nauczyć efektywności.
bo jak będziesz choćby 1,5 razy bardziej efektywny, to 1,5 razy szybciej będziesz zarabiać pieniądze. Czyli teoretycznie 1,5 razy szybciej wyjdziesz z długów. Więc to są rzeczy, które działają. A taka książka to jest kilka dyszek, więc uważam, że edukacja naprawdę może być na YouTubie za darmo, z książkami dość tania, więc to nie muszą od razu być nie wiadomo jak drogie rzeczy. Także edukacja to jest bardzo ważny element. Kolejna rzecz. Lista dotychczasowych sukcesów. Chciałbym, żebyś nawet zatrzymał to nagranie, wziął kartkę i długopis i wypisał, co ci w życiu wyszło. Dlaczego? Ponieważ walka z długami to jest takie coś, że ty stajesz jako ten Dawidek, wręcz Dawidziątko, i naprzeciwko taki Goliat, czyli twój dług. Albo wszystkie łączne długi razem z telefonami od windykatorów i tak dalej. I człowiek się czuje taki maluteńki i myśli sobie, ja pierdzielę, no nie mam szans, nie ma szans, no jak to zrobię? I wtedy po to masz listę swoich sukcesów. Czyli wypisujesz rzeczy, które ci w życiu wyszły. Na przykład to, co mi zawsze powtarzał mój teściu, którego serdecznie pozdrawiam, że Maćku, ty jesteś najlepszym z milionów plemników, skoro tutaj jesteś. Zobacz, jakim ty jesteś zwycięzcą, no nie? Co myśli, kurczę, no faktycznie. Faktycznie tak to działa. To ja byłem pierwszy w komórce jajowej, ha? Ha? I ty też byłeś pierwszy. I to jest to. Więc to jest jeden sukces, który możesz zanotować. Ale oczywiście tych sukcesów w życiu miałeś więcej. Na przykład ja sobie notowałem wtedy na takiej liście moją córkę, odnotowałem to, że szczęśliwy związek zbudowałem, a w tych czasach wychodzi na to, że to jest chyba jakaś mega nisza. Także szok. Zanotowałem sobie, że to choćby, że byłem zdrowy, mimo że nie jadłem zdrowo, więc to przynajmniej świadczyło o tym, że to, że wcześniej robiłem jakieś treningi przez lata, to mnie jakoś ocaliło przed chorobami. Więc to sobie notowałem. Albo to, że zbudowałem jakąś firmę, która miała jakiś przychód. Nawet jak nie miałem majątku, to miałem cash flow. Czyli jak pieniądze przychodziły do firmy, no to przynajmniej oznaczało to, że coś umiem. To, że, nie wiem, mówiłem na przykład w jakichś tam językach w tym czasie i tak dalej, że robiłem kursy angielskiego, hiszpańskiego już wtedy, kilkanaście lat temu. Wszystkie sukcesy, od małych do dużych, po to, żebyś zwracał uwagę na to, że ty naprawdę dajesz radę. Że obojętnie ile złych rzeczy się w życiu nie wydarzyło, to ty rozkminiłeś zawsze jakieś rozwiązanie. Koncepcja bycia w ogóle przedsiębiorcą to jest koncepcja brania, przedsiębrania problemów tak naprawdę. Przedsiębiorca to jest człowiek, który idzie w teren, żeby się spotykać z problemami. Jego cały kalendarz to jest spotkanie najpierw od 11 do 12 spotkanie z takim problemem, od 12 do 13 spotkanie z takim problemem i tak dalej. Dlatego tak mało ludzi chce w ogóle być przedsiębiorcami. Bo to jest ciągła walka z problemami. W zasadzie co to za walka? No po prostu idziesz, robisz, rozwiązujesz problemy za innych, a potem sprzedajesz im te rozwiązania i zarabiasz pieniądze. I już. Proste, sympatyczne, fantastyczne, jeśli oczywiście ci się chce walczyć z problemami. Więc żeby mieć podejście, że ty to możesz osiągnąć, możesz wyjść z długów, napisz na kartce, ale naprawdę nie w głowie, tylko na kartce wypisz swoje sukcesy, żeby zobaczyć dowody na to, że ty naprawdę z wieloma rzeczami już dałeś radę. To jest trochę bardziej może psychologiczne niż takie merytoryczne, ale to pomaga. To pomaga i tą kartkę naprawdę za każdym razem sobie na nią zerknij, jak przyjdzie tak zwany dół. I tyle. Ale dół, no przecież wiesz, że w każdym dole jest ukryta trampolina? I tylko wtedy podskakujesz i wyskakujesz. Trochę to czasem trwa, ale zawsze się z niego wychodzi. Więc lista sukcesów do boju. Oprócz tego motywacja pozytywna i negatywna. To są dobre rzeczy. Negatywna motywacja to jest mniej więcej czego nie chcę w życiu. Czyli chciałbym żyć, bez czego chciałbym żyć. Coś w ten deseń. I to też z kartką i długopisem robisz. Bierz kartkę i długopis i wypisujesz. Ja na przykład w tych czasach wypisywałem, jakby to było żyć bez telefonów od windykatorów, którzy mnie straszą, że ja pójdę siedzieć, albo że którzy na mnie krzyczą, że jestem nieodpowiedzialnym człowiekiem, albo że trafię do wszystkich rejestrów KRD i tak dalej. Potem już to nie było straszne, bo już byłem we wszystkich rejestrach. Także pozdrawiam Martina, jeśli ogląda, bo byłem też w jego rejestrze KRD. Także potem nawet to było fajne, bo nie mogłem dostać żadnych kredytów, więc to mi ułatwiało robotę, bo mnie czasem kusiło, ale już wiedziałem, że się nie da. W każdym razie bez tego chciałem mieć życie. Albo bez tego, że loguję się na konto, a tam na czerwono jest. Więc sobie wyobrażałem takie życie bez tych rzeczy i to fajnie wyglądało. Wyobrażałem sobie życie bez tego myślenia, czy ja mogę w ogóle jechać choćby w Bieszczady na weekend.
a takie liczenie, a że tańsza restauracja albo w ogóle jedzenie w słoiku i gdzieś tam w samochodzie żarcie. Nie mówię, że to jest zawsze złe, no bo wiesz, no ja Corsą byłem na Sylwestrze w Pradze, gdzie nie stać nas było na nocleg, a byliśmy w 4 osoby, więc spaliśmy w minus 5 stopniach w tej Corsie w 4 osoby. I to też było fajne doświadczenie i fantastyczne, ciekawe. Natomiast dziś już nie chcę, no. To są takie rzeczy, które no fajnie było przeżyć, ale potem już nie trzeba. No i już, potem można już inaczej. Więc to jest motywacja taka negatywna, czyli od czego chcesz uciec. I to sobie wypisz. A z drugiej strony motywacja pozytywna. Do czego chcesz zmierzać? Co chcesz mieć w życiu? Na przykład ja sobie wypisywałem, chcę mieć tak, że cokolwiek kupuję, to płacę pieniędzmi moimi z konta, więc nie mam poczucia winy, że kupuję, bo to są moje pieniądze. Moje i tylko moje, a nie jakieś bankowe. I w dodatku jeszcze znacznie więcej na koncie zostaje. To jest super. Czyż to nie jest motywujące? Więc takie rzeczy sobie wypisujesz. Albo na przykład chcę kiedyś wsiąść do auta, które będzie moje. Ale nie tak fikcyjnie moje, że kredyt, że leasing i tak dalej, a już broń Boże najem. Czyli, że niby moje, ale jak tylko przestanę płacić raty, to oni mi udowodnią czyje. Natomiast takie auto, że naprawdę moje. Że ja wsiadam i ja tam jestem w dowodzie rejestracyjnym jako wyłączny właściciel i tak dalej. I już. I się nie muszę nikogo pytać, czy mogę przekroczyć granicę, czy mogę ubezpieczenie takie, a czy muszę AC, czy nie muszę i tak dalej. Wszystko sam decyduję, bo to moje auto. Tak sobie pisałem, że tak bym kiedyś chciał. Pisałem sobie, że chciałbym kiedyś inwestować, ale też za swoje. Czy niekoniecznie z dźwignią. To jest motywująca wizja. No i tyle. I różne rzeczy sobie pisałem. Pisałem sobie oczywiście, że tak jak ja wiedziałem, że przez te moje głupie decyzje finansowe, moja córka mała nie mogła mieć swojego pokoju, to była motywacja też taka pozytywna, że chcę mieć kiedyś w przyszłości takie miejsce zamieszkania, żeby każdy miał swoją przestrzeń, mógł tam sobie żyć i działać. I to będzie po prostu fajne. Bo bez swojego pokoju no też nie było źle, że od razu tragedia, przynajmniej póki była mała. Natomiast no jakby to trwało w nieskończoność, to też pewnie by było problematyczne. No bo jakby miała, nie wiem, 18 lat i żyła w jednym pokoju z rodzicami, to byłoby to dość takie specyficzne. Także na szczęście miałem jeszcze czas. Ale to była motywacja pozytywna. Więc zatrzymaj teraz to nagranie, wypisz to sobie. Motywację, od czego chcesz uciec, do czego chcesz zmierzyć, po to, żebyś wiedział, co ci da przejście przez ten plac boju. Jak to mówił Winston Churchill, jeśli idziesz przez piekło, to idź dalej. I to jest właśnie to, co chcemy robić. Kolejna rzecz, to jest zabezpieczanie swojego majątku. Czyli po pierwsze rozdzielność majątkowa. Ludzie się nigdy nie powinni zastanawiać, czy powinni mieć rozdzielność majątkową. Zawsze każdy przedsiębiorca powinien mieć rozdzielność majątkową, a jak nie, to masz ciężki grzech. Po prostu przyjdzie święty Piotr i cię zdzieli jakimś kielichem. Musisz mieć rozdzielność majątkową. Jeżeli twoja żona, twój mąż się boi, że przez to zostawisz ich dla młodszego i uciekniesz z kasą, to załatwcie to u notariusza inną umową. Nawet możesz zrobić umowę na wypadek zdrady. Tak, że jak zdradzisz, to cały majątek przechodzi na tą drugą osobę. Wszystko się da zrobić. Natomiast rozdzielność majątkowa to jest dla przedsiębiorców przede wszystkim i to trzeba mieć. Pozdrawiam i dziękuję mojej teściowej, która mnie wtedy przekonywała, bo ja nie wiedziałem, brać rozdzielność czy nie brać przed ślubem. Ona powiedziała, bierz, bo zobaczysz. Zobaczysz. I zobaczyłem później, że naprawdę jakby nie ta rozdzielność, to trochę więcej problemów bym w życiu miał, bo jeszcze bym moją żonę uwalił przy okazji. I na to też by były oczywiście rozwiązania, ale trochę bardziej zagmatwane. Więc rozdzielność majątkową zawsze. A druga rzecz, pamiętaj, że długi cię nie mogą unieruchomić. Bo ty możesz mieć minus milion długów, zakładasz spółkę z o.o. i już, i możesz działać, i nikt ci nie może niczego zabrać. Wiesz, to jest tak. I tu cię przestrzegam, bo niektórzy to robią tak, że skoro ja mam długi, to założę firmę na żonę. I oczywiście nie mówię, że to głupie zawsze, pod warunkiem, że twoja żona coś w tym robi. Bo wiesz co? Jest coś takiego, co się nazywa firmanctwo. Czyli, że ciebie w tej firmie żony w ogóle nie ma, nie masz żadnej umowy tam, że coś robisz, w ogóle nie istniejesz, a to ty robisz wszystko. I to się nazywa firmanctwo, czyli udawanie, że to jest twoja, że to jest cudza firma, mimo że to jest twoja firma. Bo twoja żona w pewnym sensie jest wtedy słupem. Więc pogadaj przy takim numerze z prawnikiem, jak to zrobić, żeby to było dobre. Bo firmanctwo to jest przestępstwo. Po prostu, to jest przestępstwo, więc za firmanctwo można iść
Nie wiem, czy siedzieć, chyba tak, a na pewno zapłacić jakąś karę. Więc pamiętaj, jeśli chcesz, albo już to zrobiłeś, masz firmę na żonę, dobrze, ale spotkaj się na godzinę z prawnikiem, czy z radcą prawnym, żeby ci powiedział, czy trzeba jakieś umowy, zlecenie z tobą, albo o dzieło, że ty tam coś robisz, żeby to wszystko było klarowne, żeby nie generować dodatkowych problemów. Natomiast, jeżeli ty założysz z żoną spółkę, to problem się rozwiązuje. To, że ty masz minus milion, to tylko tyle, że jak ty będziesz prezesem tej spółki, to nie dostaniecie leasingu. Czy nie, nawet leasing dostaniecie w sumie, ale kredytu finansowego pewnie nie. Bo często tak jest, że banki sprawdzają prezesa. Ale to jest jedyny problem. A jeżeli tobie nie zależy na kredytach, to i tak to w ogóle już nie jest żaden problem. I naprawdę ja znam ludzi, którzy mają swoje nazwisko mają zniszczone. Są we wszystkich rejestrach. Mają minus miliony i jeżdżą na przykład Ferrari. Ponieważ to nie jest ich Ferrari, to jest Ferrari ich spółki. Więc jeżeli ty myślisz, że popaście w długi, to jest koniec świata, gwarantuję ci, że nie. Zakładasz spółkę z o.o., masz cztery różne, nie bardzo jest jak siąść na twoje udziały. Oczywiście one muszą być zdrowe, te udziały, więc tak, żeby jedna strona miała choćby 20%, to jest tak super bezpiecznie. Czyli ty bierzesz 20% na siebie udziałów, twoja bliska osoba bierze 80% i macie sobie spółkę, robicie swoje interesy i tyle. A jeżeli pracujesz na etacie na przykład, a masz długi, to normalnie by ci zabrali pół wypłaty, no to też zakładasz spółkę, idziesz do pracodawcy i mówisz, zamiast zatrudniać mnie na etat, wypłacaj mi teraz na fakturę, na spółkę. Czy się zgodzi? Byłby idiotą, jakby się nie zgodził. Bo żeby on ci zapłacić 4000, to on płaci 6000, bo 2000 kradnie państwo. Znaczy nie kradnie, tylko bierze w podatkach, z których później mamy rzekomo szpitale i drogi i tak dalej. A te wszystkie inne waty i dochodówki to się nie liczą. Nie, nie, to jest w tym momencie się dzieje. Więc nieważne. W każdym razie, więc on się nawet ucieszy. Ty mu nawet możesz zrobić deala, że słuchaj, żeby mi dać 4000, ty płacisz 6. To ja ci proponuję, że ja ci będę wystawiać faktury na 5. Na moją spółkę. Więc jeszcze więcej będziesz zarabiać paradoksalnie. I wtedy nikt nie siada na twoją wypłatę, dysponujesz 5000 i sam decydujesz, na które długi i w jakiej kolejności po prostu to spłacać. Także rozdzielność majątkowa to jest jedno zabezpieczenie, spółka z o.o. to jest drugie zabezpieczenie. Pod tym nagraniem znajdziesz linka, gdzie jak podasz swoje dane, to skontaktuje się z nami biuro rachunkowe, z którymi ściśle współpracujemy. I oni ci wszystko wytłumaczą, jak założyć spółkę z o.o., a jeżeli będziesz chcieć, przejdą przez cały ten proces razem z tobą. Także pod nagraniem tego linka masz, więc ci polecam. I wtedy nagle się okazuje, że te wszystkie straszne problemy, one są fikcyjne. Bo obojętnie, nawet jakby ci się w życiu nie udało spłacić długów, to ty dalej będziesz w stanie działać na nowych spółkach, zarabiać pieniądze, mieć samochody, jeździć na wczasy, normalnie żyć. Natomiast, że jesteś uczciwą osobą, to jak tylko będziesz mieć nadwyżki finansowe, to będziesz te długi rzetelnie spłacać. I już. Natomiast wtedy już wiesz, że nie zniszczą twoje rodziny, nie zabiorą ci pieniędzy, nie siądą ci na wypłaty i tak dalej, i tak dalej. Parę prostych kroków przygotowawczych i już. Kolejna rzecz. Zrób jeszcze to. Separacja złych znajomych. Z kim przestajesz, takim się stajesz, jak to się mówi. Więc pora przestać z niektórymi ludźmi. Jeżeli ty masz ludzi, którzy żyją zawsze pod korek zakredytowani i uważają, że to jest normalne, to jest pewna szansa, że ty też będziesz uznawać to za normalne. Zrób sobie lepszych znajomych. Ja mam dziś głównie albo takich znajomych, którzy w ogóle są przeciwnikami kredytu, albo takich, którzy są przeciwnikami kredytu konsumpcyjnego, a biorą kredyty inwestycyjne. Czyli kupują sobie tam kawalerki w kredytach hipotecznych i tak dalej. Ale to i tak nie jest tak groźne, jak ja bym się trzymał z ziomalami, co by stwierdzali, a muszę pokazać się najlepszym autem, ciśniemy. Nie wiem, czy znam tak, znaczy znać, to na pewno znam, bo każdy zna wielu ludzi, ale czy w moim najbliższym gronie ludzi jest choćby jedna osoba, która by zboczyła samego siebie, zgwałciła samego siebie najmem długoterminowym. Nie wiem, czy kogoś takiego znam z tego bliskiego grona, z którym się spotykam codziennie. Chyba nie. Bo w naszym gronie no, nikt nie ma takiego, nie wiem, urazu mózgu, żeby takie rzeczy brać pod uwagę. Niektórzy mają jakieś tam leasingi, jak najbardziej, ale generalnie
staram się otaczać ludźmi rozsądnymi finansowo, bo wtedy też mi jest łatwiej, no. Tak to działa. A tak jak ty spotykasz ludzi, którzy cię będą cisnąć, że a ty, spytają cię, gdzie jesteś na wczasy, bo ja do Abu Dhabi, a oni na to, no ja w tym roku do Bieszczad, bo trochę się skupiam na spłacie długów, a oni na to, aha, no trudno, no to trudno, to baw się dobrze w Bieszczadach z misiem. To wiesz co, to ja nie chcę mieć takich znajomych. Jeżeli ktoś cię wyśmiewa za to, że ty podejmujesz rozsądną decyzję, niż ich wyjazd do Abu Dhabi z karty kredytowej zapewne finansowany, to może warto zmienić znajomych i otaczać się ludźmi mądrymi. Bo to, że my mamy, zresztą ja to o tym mówię w tej książce z kolei, Nawyki 2.0, że kluczem też w zmianie nawyków jest zmiana znajomych. Bo wtedy niektóre nawyki zmieniają się same. I tyle. Jak się otaczasz ziomkami, którzy 3 razy w tygodniu ćwiczą i nie jedzą tłusto, ani nie siedzą w fast foodach, to dla ciebie to jest tak oczywiste, żeby zdrowo jeść i też ćwiczyć, jak dla osoby, która ma samych znajomych z McDonalda, jedzenie fast foodu. I tyle. Więc to jest ważna rzecz. Przestań spędzać czas z ludźmi szkodliwymi finansowo. Ważna rzecz. Nie wszystkich da się wyciąć, bo czasem te osoby są twoimi najbliższymi. Natomiast i ja wtedy cię nie zachęcam, że a zerwę znajomości z moją babcią, bo moja babcia uważa, że kto nie ma kredytów, ten debil. No nie, nie chodzi o to, żeby przestać kochać babcię, jak najbardziej, ale też nie chodzi o to, żeby ją ewangelizować, bo to nie wyjdzie, nie. Nie próbuj zmienić rodziny bliższej, dalszej, bo prorok we własnym domu jest najmniej skuteczny. Natomiast skup się na sobie i tam, gdzie się da zmienić znajomych, to do boju. Także o tym pamiętaj, bardzo ważna rzecz. Kolejna rzecz, zrób dokładny spis długów, inwentaryzacja długów. To jest rzecz bardzo nieprzyjemna, bo często my nawet nie wiemy, ile my mamy tych długów. To jest tak samo jak z kosztami miesięcznymi, ludzie nie wiedzą. Bierzesz, robisz tabelkę choćby w Excelu albo na kartce, obojętnie. Piszesz, jaki dług, czyli mBank karta kredytowa, Millennium Bank limit w rachunku i tak dalej. Wypisujesz to wszystko, potem kwota do spłaty, czyli mBank karta kredytowa 3000, Millennium Bank limit w rachunku 50 tysięcy, inwestorzy w usługi marketingowe 400 tysięcy i tak dalej, kredyt samochodowy 31 tysięcy, wypisujesz to, a następnie wypisujesz raty miesięczne, bo to globalnie ile wisisz, to jest jedno. Ja się dopiero wtedy dowiedziałem, że ja wiszę milion. Do tego czasu to ja nie liczyłem tego i miało być tak pięknie. A później wypisujesz miesięcznie, ile masz rat. Rata za to, rata tamto, ile muszę wpłacić minimalnie na kartę kredytową, żeby się odczepili, ile minimalnie w limicie, w rachunku i tak dalej. Jak te raty są tam rozpisane i nagle wiesz, że na przykład miesięcznie musisz oddawać 3 koła bankom. Jest to ćwiczenie czy rzecz bardzo nieprzyjemna i zarąbiście potrzebna. Więc podejdź do tego poważnie. Jak się poczujesz źle, no trudno. No to, ale my tu testujemy rzeczywistość. Natomiast dzięki temu będziesz wiedzieć, z czym ty w ogóle walczysz. Co jest do pokonania, a to będzie ważne na dalszym etapie już za moment. Więc wypisz to sobie naprawdę, podejdź do tego poważnie. Ponieważ kolejnym etapem jest budżet miesięczny. Czyli wypisanie sobie w tabelce, na przykład w Excelu, wszystkich twoich miesięcznych przychodów. Czyli na przykład praca na etacie w jednej rubryce, a w drugiej 4000 miesięcznie. Praca dorywcza 500 zł miesięcznie, jeśli tyle średnio zarabiasz na montowaniu ludziom mebli z IKEA. I tak dalej. Jakiś tam 500 plus, czyli 500 zł. Czyli to wszystko sobie wypisujesz, jaki masz przychód. To jest bardzo ważne, żebyś wiedział, ile masz przychodu. Oczywiście nie zawsze się to da przewidzieć. Zwłaszcza jak jesteś przedsiębiorcą. Ja mam wtedy zasadę, że celuję pesymistycznie. Czyli jak wiem, że która jest z naszych spółek prawdopodobnie w tym miesiącu przyniesie na przykład 30 koła przychodu, to zapisuję, że przyniesie 15. Czyli zapisuję tyle, ile wiem, że w zeszłych miesiącach na przykład nie było mniej. Oczywiście piszę tam przychód, czyli to nie, koszty to dopiero później wejdą, no nie? Bo 15 koła przychodu to wcale nie znaczy, że przyszło, że to znaczy, że przyszło 15 koła, a nie, że jest do dysponowania, bo jeszcze trzeba zapłacić ludziom i tak dalej. Ale piszę zawsze pesymistycznie. Dlaczego? Ponieważ nawyk myślenia nadmiernie optymistycznego to jest nawyk, który wprowadza ludzi w długi. Tak jak powiedziałem, mi wierzenie w prawo przyciągania, w to, że zawsze będzie dobre, że wszystko mi wyjdzie dobrze, to mi pomogło wejść w długi szybciej i mocniej. Bo byłem przekonany, że no,
pożyczę, ale oddam bez problemu. A dzisiejszy taki niby pesymizm, jakby to ktoś nazwał, czyli że jak wiem, że no w ostatnich wszystkich miesiącach ta spółka wygenerowała 30 koła przychodu, a ja piszę i tak 15, bo rok temu było 15, to wiesz co, to ja się mogę tylko pozytywnie zaskoczyć i zawsze w najgorszym wypadku na koniec miesiąca będę mieć więcej niż przewidywałem. Ale prawie nigdy nie będę mieć mniej. I to jest rozsądne podejście. Nieprzyjemne czasem na początku, bo a chciałoby się wierzyć, że tych pieniędzy mamy więcej. Ale no, ni dudu. Działaj właśnie tak. Więc to jest ta część budżetu miesięcznego po stronie przychodu. Następnie koszty. Czyli, wiadomo, czynsze, prąd, gaz, pracownicy, ile oni cię kosztują i tak dalej, rachunki różne tam. Wiadomo, im masz większy biznes na przykład, tym tych kosztów masz więcej, bo jak my teraz mamy, nie wiem, no wiadomo, kilkadziesiąt koła miesięcznie schodzi na sam zespół, żeby opłacić ludzi. No ale to jest koszt biznesu i on się opłaca najwidoczniej, więc robimy. Więc wypisywałem wtedy koszty wszystkich oczywiście kredytów, to już robiliśmy przed chwilą, czyli ile miesięcznie na kredyty, na zespół, na materiały, na przykład jak ktoś ma firmę budowlaną i tak dalej, na własną edukację, no na wszystko, co wydajesz, na szkołę twoich dzieci, wszystkie koszty muszą być. I to jest nieprzyjemne zawsze, długotrwałe, bo siedzisz godzinę i klikasz w bankach, żeby zobaczyć w ogóle, ile te rzeczy kosztują, bo czasem my nawet nie wiemy. Wielu z nas nie wie, ile zapłaciło za prąd w poprzednim miesiącu. A warto wiedzieć, a przynajmniej zakładać pesymistycznie. Czyli, że jak zapłaciłeś czasem 100, a czasem 150, to zakładaj, że w tym miesiącu będzie też 150. I tyle. Czyli to wszystko. Czyli musisz mieć wszystkie przychody, wszystkie kredyty wypisane i wszystkie koszty. Jak masz to wszystko, to świat staje się na początku bardziej bolesny, ale długofalowo bardziej klarowny, bo ty wiesz, ile realnie masz pieniędzy, bo my często mamy taką tendencję, że my myślimy, że mamy mniejsze koszty i większe przychody niż mamy. Czyli, że ja na pewno zarabiam więcej niż zarabiam, nagle ten bilans, ten budżet ci pokazuje, że trochę jednak lipa. Wcale tak dobrze nie jest. A z drugiej strony wydaje mi się, że wiszę mniej kasy bankom i wierzycielom niż wiszę. Robię ten bilans i nagle, psik, niedobrze to wygląda. I zadziwiająco często w tym pierwszym budżecie wychodzi, że ty wydajesz, że ty masz większe koszty niż przychody. Jak to jest w ogóle możliwe, że ludzie wydają więcej miesiąc niż mają dochodu czy przychodu? Czyli, że więcej wychodzi z konta niż przychodzi. No właśnie tak to jest możliwe, że się bierze kredyty, limity i tak dalej. Te wszystkie głupoty. A to jest strasznie szkodliwy, to jest chory nawyk. Po to się robi budżet. Ja do dziś, mimo że już tych długów nie mam, do dziś, początek miesiąca, robię budżet. Ile w tym miesiącu spodziewam się przychodu, nawet pesymistycznie licząc, jakich kosztów się spodziewam, licząc też pesymistycznie, czyli że pewnie wyjdzie drożej niż zwykle. Wszystko to liczę miesiąc w miesiąc i dzięki temu wiem, ile zostanie i czy zostanie na przykład, czy nie zostanie, jakie kroki trzeba podjąć i co zrobić, żeby zostało więcej. Czyli jeszcze może obniżyć jakieś koszty, może zwiększyć dochód w którejś ze spółek i tak dalej, i tak dalej. Także po to robisz budżet i dlatego zrób to teraz. Idąc dalej, subkonta, koperty, czyli po to się robi budżet, żeby też dzielić wydatki. Czyli na przykład wiesz, że 2000 miesięcznie wydajesz na kredyty, więc być może jak przychodzi ci przelew na 10 tysięcy od kontrahenta, być może warto już teraz założyć nowe konto bankowe, na które będziesz te 2000 przelewać od razu, jak tylko przyjdzie. Przelewasz tam te dwa koła i stamtąd będziesz płacić kredyty. Rozumiesz, żeby nie było, że wszystkie środki są na wszystko. Tylko właśnie taki system kopertowy, można to nazwać albo słoikowy, albo subkontowy. Czyli, że dzielisz, że wiesz, jak w tym miesiącu na życie wydasz 3000, to przy pierwszych pieniądzach, jakie przyjdą, trzeba je gdzieś wypłacić, wsadzić do koperty i stamtąd będziesz płacić za życie, za jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby każda złotówka miała swoje przeznaczenie. To się nazywa tak zwany zero-based budget, czyli że budżet, w którym wychodzi na zero. No nie, że jak masz po stronie przychodu tyle pieniędzy, 20 tysięcy, po stronie kosztów tyle i tyle, to ty już wiesz, z których pieniędzy opłacisz co. I dzięki temu nie będzie rozpływania się pieniędzy i tego klasycznego uczucia pod tytułem, kurczę, gdzie te pieniądze się podziały? Gdzie zniknęło dodatkowe 3000? Także to jest to. Więc
podziel to sobie na koperty. Jak zobaczysz mój odcinek o inwestowaniu albo przeczytasz Biblię inwestowania, polecam, ekspert.pl, to zauważysz, właśnie tam jest dokładnie opisany ten system, ale on jest prosty. Czyli, że masz kilka słoików albo kilka kopert i jeden jest na edukację na przykład, drugi na odzież, trzeci na koszty życia, jedzenie, czwarty na inwestowanie w siebie, czy w ogóle inwestowanie, to w sumie jest to samo co edukacja, więc cofam się. Piąty na spłacenie długów, czyli po prostu jak tylko przychodzi kasa, dzielisz na te słoiki i już, i z tych pieniędzy pokrywasz te rzeczy. To są metaforyczne słoiki, bo to mogą być koperty, a mogą to być subkonta. Jak chodzisz do Lidla regularnie, no to możesz sobie wypłacić część środków, jak wiesz, ile wydajesz na jedzenie, i trzymać to w portfelu. Czyli to, co masz na Lidla, to jest w portfelu, to, co masz na długi, jest na jednym subkoncie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby rozdzielić te pieniądze, żeby nie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Więc zrób na paliwo na przykład. Ja na przykład od lat dzięki długom zrozumiałem, że biorę sobie flotę na stacji benzynowej z prepaidem. Są różne stacje, różne firmy. Ja mam w tym momencie na Amic Oil, kiedyś Lukoil się to nazywało, i tam mam kartę prepaid. I to jest piękne. Jak tylko zaczyna się nowy miesiąc, pierwszego dnia miesiąca klikam przelew na 2000 zł na tą kartę prepaid. Czyli ja już wiedząc, że prawdopodobnie wydam na paliwo mniej niż 2 koła w tym miesiącu, to już mam to opłacone pierwszego dnia. Nawet nie muszę robić budżetu, odkładać tego gdzieś. Ja to już kliknąłem, już się pobrało, już nic z tym nie mogę zrobić. Paliwo na ten miesiąc opłacone ostatecznie, nie ma odwrotu. Więc to jest też dobre często rozwiązanie. Także to jest to. Kolejna rzecz to jest płać gotówką. Są badania przeprowadzone na ten temat, że jak płacisz gotówką, to w naszym mózgu odpala się ośrodek bólu. Za każdym razem, nawet jak płacisz mało, kupujesz frytki w KFC, oby nie, ale jak już kupujesz, płacisz gotówką, to boli. Jak płacisz elektronicznie, to nie boli. Dlatego karta kredytowa choćby jest takim idiotycznym wynalazkiem, bo ludzie się tam cieszą, że mają 5% cashbacku, a nie zdają sobie sprawy, że podświadomie wydają o 30% na przykład procent więcej. Bo McDonald's robił badanie, które pokazało, że jak ludzie płacą kartą kredytową, to średnio wydają o 47% więcej. Rozumiesz to? Ile to jest? Prawie 50% więcej kasy marnują. I na co ci ten cashback wtedy? Bez sensu. A, bo karta kredytowa jest dla ludzi odpowiedzialnych, którzy spłacają na... Nie, karta kredytowa jest dla idiotów. Nie ma... Żaden odpowiedzialny człowiek na świecie nie dotknie karty kredytowej. Tak jak żaden normalny psychicznie człowiek nie para się pedofilią. I już, takie są brutalne fakty. Dobra, podgrzałem się. Jedziemy dalej. Czyli po prostu płacisz gotówką. Oczywiście to ma, to też się tyczy karty debetowej. Karta debetowa jest i tak zawsze lepsza od kredytowej, bo jest debetowa, czyli wydajesz swoją przeszłość, a nie swoją przyszłość. Więc ona wygrywa z kredytową, a działa wszystko. Na kartę debetową wynajmiesz samochód za granicą, hotel i tak dalej, i tak dalej. Natomiast i tak jak tylko się da, to płać gotówką. Ja wiem, gotówka przenosi śmiertelne wirusy, zabija i tak dalej, i tak dalej. Te inne brednie będziemy słyszeć jeszcze przez wiele lat, ponieważ świat bezgotówkowy to świat, w którym ludźmi rządzi się idealnie. Bo jak tylko ktoś zacznie pyszczyć i będzie niegrzeczny i na przykład ktoś wystąpi i powie: uważam, że te nowoczesne, niesprawdzone na nikim szczepienia mogą być niebezpieczne. A oni ryb, to blokujemy mu konto bankowe. Tydzień bez ryżu, zaraz będzie mówić, że uważam, że szczepionki to najlepsze, co nam się w życiu stało. Billu Gatesie, dziękuję, dziękuję. Tak będzie, taka będzie władza, jak będzie społeczeństwo gotówkowe. Więc przy okazji, nie dość, że jak płacisz gotówką, to wydajesz mniej, to jesteś też bardziej wolny, bardziej anonimowy, bo nikt nie będzie wiedzieć, co, gdzie, za ile i tak dalej, i tak dalej. Więc płać gotówką to jest bardzo duży element, a przy okazji często też zapłacisz mniej. Bo jak idziesz kupić auto na leasing choćby, ale na najem terminowy to już w ogóle, to tam negocjacji prawie nie ma. U niektórych dealerów się zdarza, ale ogólnie rzadko kiedy. Ale cash is the king, jak to mówię. Jak przychodzisz z gotówką do salonu Mercedesa, to jest szansa, że wyjdziesz z samochodem, jeżeli już musisz mieć nowe auto z jakiegoś powodu, to jest duża szansa, że wyjdzie ci ono 19% mniej, albo w przypadku chyba Volvo na przykład 30% mniej nawet, niż kogoś, kto zrobi tam se leasing. Więc płacić 70 koła zamiast 100
to daje i tak, te auta tyle nie kosztują, więc płacić 140 zamiast 200 to jest dość rozsądne. Jak ja kupowałem kiedyś Mercedesa za 260 koła, to dałem za niego 200, choć akurat to było w leasingu, ale wtedy mieliśmy dobre znajomości. To był dłuższy deal, już bez szczegółów, szkoda czasu. W każdym razie w ogólnym rozrachunku bez znajomości bym tego nie załatwił, chyba że za gotówkę. Wtedy bym załatwił. Kasa na stole to jest całkiem inny rodzaj negocjacji. Jak kupujesz mądrzej auta, tak jak ja dzisiaj kupuję auta używane, no to wiesz, to gość cię pyta na przykład, a to będzie na leasing czy jak? Ja mówię, nie, nie, płacę. Za godzinę masz mieć kasę. Wiesz, co to oznacza? Ta wizja. Za godzinę będę mieć kasę? O kurczę, to nagle moja moc negocjacyjna wzrosła 10 razy. Bo ta kasa nie będzie, jak załatwimy papiery, doślemy i za 3 tygodnie może ewentualnie będzie to i tak dalej. Nie, to dziś, za godzinę możemy klepać temat. I to działa w ogóle we wszystkim. W inwestowaniu, w kupowaniu telewizora, w kupowaniu kawalerki. Cash is the king. Zawsze masz wszystko taniej. Ludzie, którzy płacą gotówką, płacą zawsze mniej. Takie są fakty, więc płać gotówką. Kolejna bardzo ważna rzecz, którą warto, żebyś zrobił dzisiaj, to jest pogadać z kluczowymi osobami. Kluczowe osoby to jest przede wszystkim twój współmarzonek, współmałżonka. Usiądźcie razem przy kawce, herbatce i omówcie temat. Powiedz, słuchaj, mamy takie długi, z bilansu wyszło to, zrobiłem budżet, zrobiłem spis długów i sytuacja jest taka. Wtedy czekasz. Czekasz 10 minut, ponieważ twoja druga połówka dostaje zawału, leży na ziemi, krzyczy, płacze, jak zobaczyła te liczby. No i potem w końcu wypijecie razem melisę i wracacie do rozmowy. I mówicie, teraz ja potrzebuję twojej pomocy. Zwłaszcza jeżeli jest taka sytuacja, że któryś z was jest tak zwanym spenderem. A zwłaszcza jak oboje jesteście spenderami, czyli wydawaczami. Ludzie dzielą się ogólnie na tych, którym zawsze łatwo było oszczędzać pieniądze. Nawet jak mało zarabiają, to zawsze coś zostaje. Nie wiadomo jak. I takich, którzy obojętnie ile zarobią, to wydadzą wszystko. Bo muszą kupować, kupować, kupować. Na szczęście da się przerzucić siebie z jednej grupy do drugiej. Niemniej jednak warto o tym pogadać. Z jednej strony, jeżeli twoja druga połówka jest spenderem, to ustalcie to, że słuchajcie, dobrze, bądź spenderem, ale jeszcze nie teraz. Teraz mamy takie i takie długi, widzisz tu tabelkę, spłaćmy to, wyjdźmy na zero, do tego czasu wyrzeczenia, ale później możesz sobie wydawać. Teraz przez jakiś czas lżej. To jest jedna rzecz. Jeśli to natomiast ty jesteś spenderem, wydawaczem, to mówisz, proszę cię, abyś mi nie pozwolił, nie pozwoliła wydawać pieniędzy. Jak mnie będzie coś kusiło, tak jak w przeszłości, że nowe auto, że to, że tamto, to ja ci teraz mówię, mogę podpisać na kartce, że ja chcę, żebyś mnie powstrzymała przed tym. I ty mi wtedy pokażesz tą kartkę, że ty sam zadecydowałeś, że masz nie wydawać. I tyle. Więc to jest bardzo ważna rozmowa. Pogadaj ze swoimi bliskimi. Słuchajcie, ja teraz będę mieć ciężki czas, nie zachęcajcie mnie, żeby leasingować nowe auto. Nie zachęcajcie mnie, żeby jeździć na wczasy zagraniczne. Dla mnie chwilowo będzie czas wyrzeczeń. Bardzo was proszę, jeżeli nie możecie choćby wspierać, to chociaż nie przeszkadzajcie. I już. Pogadaj ze swoimi bliskimi, dalszymi, z tymi, z którymi masz na co dzień do czynienia. Jeżeli masz grupę przyjaciół, którzy się lansują i muszą zawsze mieć sweter z Hilfigera, powiedz im, słuchajcie, ja przez jakiś czas nie będę mieć swetra z Hilfigera, bo muszę wyjść z długów. Prawdziwych przyjaciół poznaje się nie w biedzie, tylko bardziej jak po angielsku w potrzebie. I to jest potrzeba, która ci pokazuje, czy to będą prawdziwi przyjaciele. Albo oni ci powiedzą, że jesteś głupi, że pałuj się, bo cię nie stać na auta. Albo powiedzą, dobra stary, fajnie, że coś chcesz zrobić ze swoim życiem, będziemy cię wspierać, albo przynajmniej nie będziemy przeszkadzać. Więc rozmowa z kluczowymi osobami to jest bardzo ważna rzecz, bo jak nie pogadasz, to będziesz ofiarą regularnego sabotażu. A to nieświadomego, bo ludzie będą mówić między sobą, że ten se kupił nowe auto, ja też bym chciał i tak dalej. Albo wręcz świadomie, że ktoś ci będzie przychodzić i mówić, przestań sobie tak odpuszczać, weź na wczasy cię nie stać w Tajlandii i tak dalej, i tak dalej. Więc warto pogadać i uzgodnić. Kolejna rzecz, zwłaszcza, że dwie osoby w związku choćby zazwyczaj są jednak różne. Jest takie nawet powiedzenie, że jeżeli dwie osoby w małżeństwie są do siebie bardzo, bardzo podobne,
to znaczy, że jedna z nich jest tam zbędna. Także raczej jednak potrzebujemy tej drugiej osoby. Nikt nie jest takim nauczycielem życia jak nasz małżonek, no nie? Właśnie dzięki temu, że on jest od nas inny. I to właśnie ćwiczenie, docieranie się jest super. Mimo, że czasem, czy często wręcz jest trudne. No ale to jest dobra rzecz. Jedziemy dalej. Dealuj z wierzycielami. Kluczowa rzecz. Nigdy nie chowaj głowy w piasek. Ja to zrobiłem na początku. I to był błąd, bo oni się wtedy wkurzają, że ty nie odbierasz telefonów, więc szybciej ci wypowiedzą kredyt, szybciej cię sprzedadzą firmie windykacyjnej na przykład, szybciej zaczną ci grozić, bo jak nie będziesz odbierać telefonów, no to się zaczną szybciej pogróżki, a to listowne, a to inną drogą cię znajdą i tak dalej. Jeżeli to są wierzyciele prywatni, czyli ludzie pojedynczy, to się okaże, że wiesz, bank ma ograniczone możliwości, bo rozmowy windykatorów są nagrywane. Niektórzy tak sobie jeszcze pozwalają, ale już znacznie mniej niż w czasach, jak ja byłem w długach. Jak ja byłem w długach, to wtedy takie teksty leciały przez telefon, że naprawdę to były wręcz same pogróżki, można powiedzieć. Dziś pogróżki to już jest rzadkość, chyba że wisisz indywidualnej osobie. Ona, zobaczysz, jak ten człowiek był jeszcze miesiąc temu twoim przyjacielem, piliście razem piwo, a teraz wisisz mu pieniądze i nie umiesz spłacić, to może dojść do tego, że on ci będzie grozić śmiercią. I to serio. To jest najlepszym sposobem, żeby stracić przyjaciela, jest pożyczyć mu pieniądze. Albo od niego, obojętnie, w zależności w którą stronę. Natomiast tak to działa. Więc dlatego też prawdopodobnie, dlatego ja dzisiaj od lat już paru nie używam telefonu do dzwonienia. Ludzie się dziwią, że ja całymi wszystkimi firmami zarządzam przez WhatsAppa, nie odbieram w ogóle połączeń żadnych dzisiaj i tak dalej. Ale wiesz co? Ja przez te lata walki z długami wszystkie moje wtedy odbierałem telefony i większość z nich była straszeniem. Więc jak zamknąłem w końcu te tematy, to stwierdziłem, no to zamykam już telefon. Już dzięki. Czas telefonu jest za mną, wprawdzie już nikt do mnie nie będzie dzwonić z długami, ale już mi się tak skojarzył ten telefon z cierpieniem, że już nie chcę. Także tak sobie ostatnio myślałem, że to chyba z tego wszystko wynika, a dzięki temu jestem przy okazji 10 razy bardziej efektywny. W każdym razie nie chowaj głowy w piasek, rozmawiaj z nimi, żeby oni widzieli, że jest twoja wola spłaty. Mów im uczciwie, że słuchaj, zakredytowałem się, popełniłem błędy, ale już obejrzałem fantastyczny program Biznes 2.0 na kanale Maciej Wieczorek. I tak mnie oświeciło, że teraz będę spłacać te długi po kolei, potrzebuję chwilę czasu, proszę o cierpliwość. Ale pamiętaj, że to nie jest w ich interesie, żebyś ty nie spłacił, to nie? Oni też mają interes, żebyś ty spłacił, więc dogaduj się. Te rozmowy będą straszne nieraz, będą nieprzyjemne, ale najgłupsze, co możesz zrobić, to udawać, że cię nie ma. I już, blokować numery. A wiem, ten numer to jest bank, sprawdzę se. Zanim se odbiorę, to sprawdzę na jakiś w Google'ach, kto dzwoni i tak dalej. Nie! Wierzyciele, przecież ci ludzie, którym, czy banki, instytucje, którym wisisz pieniądze, to jest twoja kwestia, że ty im wisisz pieniądze. No to jak ty nie odbierasz, to wiesz co, no, to jest bardzo, bardzo nieładne. Będziesz mieć obciążenie karmiczne i w kolejnym wcieleniu będziesz małym kambodżańskim dzieckiem robiącym nam ubrania. Dobra, to Kacper jak patrzy, to mówi, że sprawia wrażenie, że coraz głupsze są te moje żarty, ale nieważne. Czyli z wierzycielami się rozmawia, dealuje, kontaktuje, ustalaj wolę spłaty, negocjuj najniższe raty i tak dalej, i tak dalej. Dyskutuj, moje klasyczne pytanie to było, ile najmniej mogę zapłacić? Bo wiecie, ja mam bardzo dużo teraz długów naraz, ile mogę zapłacić. Albo sam testowałem, czy jak zapłacę 100 zł w tym miesiącu, bo więcej naprawdę nie mam, to czy będzie ok? I oni mówili, no wie pan, jakby było 150, to ja wtedy mogłem zapłacić 150, a jakbym sam ich, jakby oni powiedzieli, to by było, że 1000, no nie? A tak te 150, czyli takie cały czas negocjacja, kombinowanie, rozmowy, po to, żeby było wiadomo, ile najmniej mogę spłacać w czasie, gdy atakowałem inny dług, o czym jeszcze za chwilę. Także to jest to. I teraz tak. Długi, jak ma się długi, to się nie inwestuje. To jest bazowa zasada. Jeżeli ty masz minus 100 tysięcy, to ty nie rozkminiaj, że kawalerka na wynajem, że bitcoina se kupię, że złoto. Nie. Wiesz dlaczego? Że większość inwestycji, dlatego, że większość inwestycji na świecie nie da ci na przykład 15-20% rocznie zwrotu. Niektóre dadzą, ale z pewnym poziomem ryzyka.
A wiesz, że spłacanie swojej karty kredytowej przed czasem to jest właśnie stuprocentowo pewna inwestycja, która da Ci na przykład 15%? Bo jak masz 10% odsetek na karcie kredytowej plus odsetki od nieterminowanych, od przeterminowanych płatności, to może się okazać, że masz pewną inwestycję. Spłacanie własnych długów to jest inwestycja. Naprawdę. I to pewna. Spłacasz dług i dzięki temu oni Ci nie będą ze 100 tysięcy długu pobierać już 20 tysięcy rocznie. Więc to jest tak samo, jakbyś znalazł jakąś inwestycję, płacisz 100 tysięcy i masz 20% zysku rocznie, 20 tysięcy rocznie przychodu z tego dodatkowo. Super. A długi to jest właśnie taka pewna inwestycja. Dlatego też, zgodnie z zasadą inwestorów, czyli że najpierw zapłać najpierw sobie, ona dla osób zadłużonych, ta zasada oznacza, nie, że jak przyjdzie 10 tysięcy, to że najpierw kupujesz złoto i bitcoina. Nie, tylko jak przyjdzie 10 tysięcy, to ty najpierw przelewasz część na długi, a dopiero później prąd, gaz i tak dalej. Jeżeli coś zostanie, to jastarnia. A nie odwrotnie, bo ludzie zazwyczaj robią tak, że przychodzi kasa, dobra, najpierw zabukuję Airbnb w jastarni, potem prąd opłacę i na końcu jak coś będzie, to spłacę dług. Nie można tak, to jest odwrotnie, ponieważ dług to jest najlepsza forma inwestowania. Także najpierw spłacaj długi i do boju. Kolejna rzecz. Obniżamy jakość życia na jakiś czas. Po to robiłeś swój budżet, żeby zobaczyć, na co wydajesz. Czy możesz przez jakiś czas kupować niemarkowe ciuchy, kupić może mniejsze auto, może możesz sprzedać. Jak ja spłacałem długi, to w którymś momencie mówię, kurczę, no mam auto za 200 koła. Znaczy mam. Bank ma. Może sprzedam ten leasing. I sprzedałem ten leasing, dostałem jeszcze jakieś 50 tysięcy za to. I kupiłem tańsze auto. Spadłem z wysokiego konia, bo z takiego auta, wiesz, jak się przesiadasz do mniejszego auta, a później jeszcze stwierdziłem, że przesiadłem się do Peugeota 508 z Mercedesa E-klasy. Więc dalej przyzwoicie było, ale jednak było czuć, że to jest gorsze auto. A później stwierdziłem, kurczę, tak mi nieźle idzie nadpłacanie tych długów, że przesiadłem się do Mercedesa CLK rocznik, nie wiem, 98. Na gazie jechałem, zardzewiała jak cholera, ale jeździł. I wiesz co? C-klasa, aha, dobra, to C-klasa była, bo to razem nawet którejś nocy kupowaliśmy na szybkęsa, że jedziemy, 10 koła, płacamy gościowi i tyle. Fajna przygoda. I wiesz co, z jednej strony to było nieprzyjemne, bo różnica standardu była spora, a z drugiej ja czułem, że w końcu podejmuję mądre, męskie decyzje. Że w końcu biorę swoje decyzje na klatę i swoje błędy również i rozwiązuję po kolei. I że przez jakiś czas żyję tak jak nikt inny, bo mało kto by chciał odpuścić takie auto, mimo że ja mogłem płacić te raty leasingowe i tak dalej, jeździć tym autem, ale stwierdziłem, nie, przecież jak dalej nie będę mieć już rat leasingowych, a oprócz tego jeszcze coś dostanę ze spłaty, ze sprzedaży leasingu, to jestem do przodu. I tyle, więc mogę nadpłacić długi i tak dalej i wtedy to zaczęło być ekstremalnie szybkie. Tylko znowu, przypominam to, co mówiłem w poprzednim odcinku. Nie chodzi o dziadowanie, czyli że mam 100 tysięcy długu i teraz nie będę pić kawy ze Starbucksa. Ja pierdzielę. Jak masz 5 tysięcy długu, to może mieć sens. Natomiast jak masz naprawdę porządne długi, to wymaga porządnych środków do tego, a nie tam dziadowania na byle jakich rzeczach. Albo właśnie karta kredytowa, bo te moje 5% cashbacku to mi zmieni żywot. Nic z tych rzeczy. 100 koła to się spłaca, zarabiając naprawdę więcej i wydając naprawdę mniej. Czyli zmniejszając poziom życia, być może na przykład warto będzie zmienić mieszkanie na jakiś czas. Wynajmować tańsze w tańszej dzielnicy. No, korona Ci z głowy nie kradnie, omen, omen, śmiejąc się w tych czasach. Natomiast to, mówię Ci, obniżanie, wchodzenie w długi to jest oczywiście problem, ale obniżanie sobie standardu życia to jest znak nie głupoty, nie dyshonoru, tylko mądrości. Jeżeli Ty na jakiś czas z czterech pokoi możesz się przenieść do kawalerki, bo wiesz, że dzięki temu szybciej spłacisz długi, to wiesz, co to tobie świadczy? Że ty jesteś w top 3% intelektualnego społeczeństwa. Że ty jesteś w elicie intelektualnej świata. Bo większość ludzi tego nie kuma. Ja, po co sobie odmawiać, a dlaczego? O, a on teraz wygląda tak biednie. My właśnie się zakredytowaliśmy na willę za 2 miliony. I tak dalej. Pozdrawiam tych wszystkich ludzi, którzy teraz leżą i kwiczą, jak się lockdowny zaczęły, cudawianki, biznesy padają. Oczywiście nikomu nie życzę tak naprawdę, ale jednak w kryzysie to widać bardziej, kto pływał nago. W każdym razie to jest właśnie to. Więc obniżenie standardu życia na jakiś czas, po to, żebyś mógł żyć jak nikt inny za jakiś czas. Bo wiesz co, w którymś momencie, jak powiesz znajomym za parę lat, że
nie masz już kredytu hipotecznego, bo nawet weźmiesz kredyt hipoteczny, ale go spłacisz przed czasem. Albo że kupiłeś auto za gotówkę, albo że kupujesz kawalerki na wynajem za gotówkę, że rozwijasz swoją firmę za gotówkę, że jedziesz na wczasy, nie płacąc kartami, nie masz żadnej karty kredytowej, to to będzie życie jak nikt inny. A czy ono jest piękne? Wyobraź to sobie. Wydaje mi się, że wygląda przepięknie. Okej, kolejna rzecz to jest minimalizm. Nie chcę Ci tutaj marnować tego odcinka na ten temat, natomiast minimalizm to jest sztuka, jakbym to miał zdefiniować, sztuka życia z tym, czego naprawdę chcesz i bez tego, czego nie chcesz. Zrobię chyba o tym kiedyś odcinek może, natomiast ja jestem zdeklarowanym minimalistą. W trakcie długów odkryłem minimalizm w ogóle. Polecam Ci książki o minimalizmie, blogi, jest tej wiedzy dość sporo. Minimalizm ja zacząłem od tego, że zastanowiłem się, które rzeczy w ogóle w domu potrzebuję. Okazało się, że na przykład 3/4 książek mogłem wywalić, bo nie tylko ich nie czytałem, ale też marna była szansa, że je przeczytam, skoro leżały u mnie już 5 lat i jakoś ich nie dotknąłem. No to jaka jest szansa, że w kolejnym roku je dotknę? Więc wywaliłem książki. Wywaliłem 3/4 ubrań, które miałem. Tak samo jak zminimalizowałem auto, można powiedzieć, na tańsze. To też jest jakaś forma minimalizmu. Zminimalizowałem niektóre wydatki na przykład, bo to też jest minimalizm. Także minimalizm to jest po prostu to, że zaczynasz rozumieć, co jest esencją Twojego życia, bez czego Twoje życie, co daje Ci wartość, a co nie daje. Ludzie to czasem mylnie rozumieją, że minimalista to jest taki człowiek, który po prostu żyje w chatce w lesie i nic nie kupuje. Nie, równie dobrze minimalista może jeździć w Ferrari, jeżeli po prostu według niego Ferrari to jest esencja w jego życiu, czyli to Ferrari to jest coś fajnego, co go cieszy, co mu się naprawdę podoba, ale już na przykład mieć skarpety w różnych kolorach to go nie cieszy, bo to za dużo czasu zajmuje wybieranie, a nie jest fanem skarpet. Rozumiesz to? W minimalizmie chodzi o wyrzucanie tego, co nie jest esencją Twojego życia. I już. Dlatego ja, mimo że lubię kolorowe skarpety, to celowo, kupując skarpetki, wybieram je tak, żeby one się od siebie bardziej różniły kolorem. Że wiesz, otwieram rano szufladę ze skarpetkami i są jedna para czerwonych, jedna niebieskich, jedna fioletowych i tak dalej. I wtedy ja sekundę wiem, która jest do pary z którą. I w efekcie ja nigdy nie dobieram skarpet do pary, bo zawsze otwieram szafkę i trwa to pół sekundy. A znam ludzi, którzy siedzą nad taką szufladą godzinami i kminią. Ta skarpeta z tą, czy to na pewno tamta, a nie umiem znaleźć. Ja pierdzielę, jak ludzie tracą pół życia na szukaniu skarpet, to co? To kiedy oni się zajmują poważnymi sprawami? Także to jest właśnie minimalizm. Tak to właśnie... A Santi ma lepszy system, nie? Tak, no, a my mamy przyjaciela, pozdrawiam, Santiago Nuneza z Hiszpanii, który ma jeszcze lepszy system, że on zawsze ma dwie różne skarpetki, więc to nawet nie trzeba w ogóle szukać, a dzięki temu wszyscy go jeszcze bardziej lubią, bo każdy mu na ten temat zagaduje. Także jak jesteś, nie wiem, ktoś z Was chciałby podrywać dziewczęta, to na pewno każda zwróci uwagę na dwie różne skarpetki. No ale dobra, minimalizm to jest rzecz, o której warto doczytać, to pomoże Ci żyć jak nikt inny, po to, żeby w przyszłości żyć jak nikt inny. 3000 na drobne wydatki. To jest taki bazowy fundusz emergency fund, się to nazywa. Chodzi o to, żeby pierwsza rzecz, jaką zrobisz, zanim jeszcze nadpłacisz jakiekolwiek kredyty, to odłożyć 3000 choćby. Ponieważ ludzie nie mają żadnych pieniędzy. A wiesz, co się dzieje? Jeżeli ty masz na koncie 100 zł i zepsuje się auto, którym musisz jeździć, zaczynasz szukać w dziwnych miejscach tych pieniędzy. Mechanik ci mówi 1500 za naprawę i co ty robisz? No pożyczasz, przecież nie masz tych pieniędzy. A to kredycik, a to kliknę coś, a to szybka karta kredytowa, bo to przecież oddam za tydzień, to nie problem. Inne farmazony. Więc pierwszym bardzo ważnym zadaniem przed nadpłacaniem kredytów jest mieć 3 koła, zawsze żelazne 3 koła, które są niedotykalne, są na osobnym rachunku, bez dostępu twojego i tak dalej. Wtedy masz te 3 koła i to pamiętaj, że sytuacja awaryjna to nie jest w czasy wiastarni, tylko to jest coś, co naprawdę spierdzieliło się równo, nikt tego nie przewidział, a trzeba to koniecznie szybko naprawić, czyli właśnie choćby to auto. Wtedy sięgasz do funduszu tego na nagłe wypadki i potem dopiero będziesz mógł wtedy trzeba go będzie odrobić, to będzie znowu bazowa rzecz, jakby cofasz się do tego etapu, żeby te 3 koła zawsze było i dopiero potem nadpłaca się długi.
Czy pierwszy twój taki cel, zamiast nadpłacać, to spłacasz każdą ratę tyle, ile trzeba, a nadwyżkę lokujesz w funduszu. W funduszu 3000 zł to jest tyle, żeby wystarczyło na jakiś super nagły wydatek. Co robisz dalej? Czasem warto sprzedać auto, sprzedać dom, ale o tym już mówiłem. Tak jak mówiłem, na jakiś czas, to wiesz, wymień, to jest taki trik mentalny, ja to też zastosowałem, że wielu z nas, zwłaszcza faceci, mają potrzebę uznania. Czyli, że każdy z nas się czuje dobrze, jak jest, jak to mówią, nawet świnka może wejść na drzewo, jeśli jest chwalona. Także każdy z nas się czuje dobrze, jak jest doceniony i tak dalej. I to można realizować na różne pomysły. Można oczywiście z tym walczyć. Walczyć z własną naturą brzmi logicznie, no nie? I mądrze. Chyba jak chcemy popełnić samobójstwo kiedyś. Natomiast ja stwierdziłem, nie będę walczyć z własną naturą, skoro mam takie coś, że lubię, jak ludzie doceniają to, co robię, to mogę to robić albo po staremu, czyli lansować się samochodem, odzieżą i tak dalej, albo zrobić inaczej, taniej. I wiesz, jak to zrobiłem? Że w którymś momencie celowo wypisałem sobie na kartce cały plan, zacząłem się, że tak powiem, lansować umiejętnościami zamiast rzeczami. I dzisiaj są tego efekty zresztą po latach, bo tak mi zostało, że dzisiaj owszem, no jadę Bentleyem, ale wiele razy mówiłem, że to nie mój Bentley, po to, żeby nie budować fałszywego lansowania się. Natomiast na przykład dzisiaj się czasem mniej lub bardziej, ale bardziej mnie ludzie dziś doceniają na przykład za to, że mam gadane, że mogę włączyć kamerę i godzinę pitolić, albo i dwie, że gadam w wielu językach i tak dalej. To wszystko, te wszystkie rzeczy kosztowały mnie znacznie mniej niż samochód, a wiesz co? Robią dużo większe wrażenie. Bo wiesz, Audi Q7 w najmie terminowym to sobie dziś każdy przedsiębiorca może kupić. To naprawdę nie jest nic specjalnego. Natomiast gadać w paru językach, czy w ogóle włączyć kamerę i się nie bać i cisnąć przez godzinę bez namysłu, no to jest bardziej unikatowe, mimo że tańsze. Więc ja Cię zachęcam, jeżeli masz taką potrzebę bycia docenionym jak ja, to można to oczywiście traktować jako słabość i tak dalej, albo wykorzystać to na własną korzyść. A to poszło na moją korzyść, bo dzięki temu ja również na tym zarabiam. Choćby stworzyłem Instytut Lingwistyki przed laty, który zarabia całkiem nieźle niezłe pieniądze, robiąc kursy językowe, które są efektem właśnie tego, że ja się uczyłem języków. No i już. Więc tak to właśnie funkcjonuje. Czyli zachęcam Cię, żeby zrobić plan, jak możesz zyskać uznanie nie dużym domem i koszulką od Ralfa, tylko głową. Bo głowę się rozwija taniej. Po prostu kupujesz książki, uczysz się na YouTubie i naprawdę i przy okazji to jeszcze da Ci w przyszłości zarobić. Także to jest to. Oprócz tego zachęcam Cię do sprawdzenia, czy w Twoim banku, w którym masz kredyt, nie istnieje coś takiego jak rachunek techniczny. To jest dobra rzecz. Rachunek techniczny to jest rachunek typowo jakiegoś kredytu. Czyli masz sobie kredyt, wisisz 100 tysięcy i często jest tak, że jak na koncie będzie, na przykład 10 dnia miesiąca pobierają Ci 1000 albo 2 i wtedy schodzi Ci to z konta, ale wtedy trzeba trzymać tam te 2000 i trudno się to też nadpłaca. Natomiast często się okaże, że jest jakiś tajny rachunek techniczny. Dzwonisz na infolinię i oni Ci podają numer tego rachunku, na który możesz nadpłacać kredyt. Czyli jak przelejesz na ten numer konta jakieś pieniądze, to one Ci nadpłacają ten kredyt. I to jest bardzo fajne, bo wiesz, co możesz zrobić w którymś momencie? Ja to robiłem namiętnie, że szedłem z kolegami na pizzę. Płaciłem za tą pizzę i mówiłem, rozliczymy się na konto. I na przykład ludzie mi wisieli tam jakieś pieniądze i oni mi mówili, podaj konto, a ja podawałem rachunek techniczny, czyli rachunek kredytu. I ludzie mi płacili na przykład 100 zł na rachunek kredytowy, czyli oni nadpłacali mój kredyt. Ktoś powie, co to za różnica? Mogli Ci dać gotówkę, mogłeś wpłacić i nadpłacić swój kredyt. To jest teoria. Praktyka jest taka, że nadpłacanie kredytu jest jakoś psychologicznie trudne. Po prostu, że jakoś tak zawsze jest, że obojętnie ile masz pieniędzy, to te kredyty spłacamy po minimum. I to jest bez sensu. Rachunki techniczne są bardzo dobrym trikiem. Ja w którymś momencie bywało nawet tak, że ja prosiłem niektórych klientów, żeby mi zapłacili za produkt czy usługę na rachunek techniczny. Oni oczywiście o tym nie wiedzieli, że to jest rachunek techniczny, ale tak mi się zaczynały nadpłacać rzeczy. Alternatywą dla tego, jak nie ma rachunku technicznego na przykład, bo czasem nie ma,
to jest stworzyć sobie zwykły dodatkowy rachunek, na który nie masz wstępu. Czyli jak ja chcę nadpłacać swój kredyt, mam jeszcze 10 tysięcy do spłaty, to ja wszystkie pieniądze od znajomych, od kontrahentów i za pizzę będę przyjmować na nowe, dodatkowe konto, do którego dostęp ma tylko moja żona. I jak się uzbiera 10 koła tam, to wtedy wypłacimy to i spłacimy cały ten kredyt, czy kartę kredytową i tak dalej. To jest też ciekawy sposób nadpłacania, czyli chodzi o to, żeby zrozumieć, że się jest niedoskonałym i to oznacza, że trzeba samemu chronić pieniądze przed samym sobą. Był kiedyś taki komiks niezbyt popularny w Stanach, Pogo, i Pogo przyszedł i spojrzał, to taki chopek, i Pogo mówi: znalazłem nieprzyjaciela, to my. I to mniej więcej tak działa, że naszym największym nieprzyjacielem w tym temacie jesteśmy my sami, więc naprawdę trzeba ukrywać przed sobą pieniądze. Ja w którymś momencie zaczęliśmy robić takie rzeczy, że na przykład jak ktoś miał, robiliśmy na przykład wspólne interesy z kimś, na przykład z Kacperem robiliśmy wspólne interesy, to była końcówka moich długów, że tak powiem, no i robiliśmy wspólne interesy i na przykład jakieś pieniądze przyszły od klientów na konto Kacpra. Czyli połowa miała być moja, ale to dopiero później rozliczenia. Ja mówiłem: słuchaj, nie rozliczajmy się normalnie, żadnych tam przelewów, cudów, wianków, tylko na przykład zapłać tym, tu masz rachunek techniczny jakiegoś mojego długu, albo wpłać to na jakieś konto, w którym ja mam zadłużenie i tak dalej, albo wręcz zapłać mojemu wierzycielowi. Przelej to od razu mojemu wierzycielowi. Niby mógłbym to zrobić sam, ale wiesz co, przez im większą sieć pośredników przychodzą pieniądze, tym większa jest szansa, że zostaną u Ciebie i coś się z nimi stanie. Więc różne rozkminy mogą powstać, także zachęcam Cię do wymyślania tego typu rzeczy, bo to jest naprawdę mega, mega efektywne. Albo rachunek techniczny, albo dodatkowe konto, tajny słoik, wymienianie pieniędzy od razu na dolary. Czy masz 10 tysięcy na karcie kredytowej, wiesz, że w tym miesiącu całości nie spłacisz, nie możesz na przykład nadpłacać tej karty, bo takie numery też czasem banki robią, że się nie da nadpłacać jakiegoś kredytu, więc od razu jak pieniądze przychodzą, wymieniasz na dolary, żeby nie móc wydać w sklepie, i zbierasz tych dolarów miesiąc w miesiąc, aż masz za 10 tysięcy. I nie przejmuj się tym, że bo spłacę na spreadzie, bo dzisiaj kupię dolary drożej, za 2 miesiące sprzedam taniej. Jasne, ale to i tak jest mądrzejsze, jeżeli wykorzystasz to na spłatę długu, niż jak będziesz kombinować jak koń pod górę i wszystkie złotówki będą Ci przeciekać przez palce w nieskończoność. A zazwyczaj tak to działa. Także to jest właśnie to. Czyli rachunki techniczne to jest dobra rzecz. I najlepsza uwaga, teraz Ci dam najlepszą rzecz, która zmieniła moje życie i wielu ludzi, którzy mają długi. Masz wypisane swoje długi. Wiesz, która ma jakie raty miesięczne i która daje ile w ogóle spłaty, czyli gdzie w ogóle ile wisisz. Jest taka technika, która mnie ocaliła, a sam bym na nią nie wpadł. Nauczył mnie tego Dave Ramsey. Ta technika się nazywa Debt Snowballing, czyli długowa kula śnieżna. I co to oznacza? Jeżeli ktoś myśli Excelem, to są ci ludzie na przykład, którzy widzą dźwignię. No nie? Excel pokazuje, że jak będę się kredytować, to kupię 3 kawalerki zamiast jednej i tak dalej, i tak dalej. A nie biorą pod uwagę psychologii. Czyli jakie to są emocje? Mieć kawalerkę za gotówkę moją albo mieć 3 bankowe. Jakie to są emocje, jak przychodzi lockdown na przykład? Czy to wtedy inaczej się czują 2 te osoby? I tak dalej, i tak dalej. Jaki jest poziom stresu człowieka, który ma długi i takiego, który nie ma? I to samo jest właśnie przy spłacaniu długów. Kalkulator mówi, że długi powinno się spłacać w kolejności oprocentowania. Czyli jeżeli w tamtych czasach w ogóle była jeszcze mega lichwa na kartach kredytowych, teraz już nie jest aż taka, ale wtedy ja miałem karty kredytowe, które były oprocentowane na 19%. Więc karta kredytowa 19%, kredyt gotówkowy 10%. Logika by mówiła: Maćku, jak najszybciej nadpłać kartę kredytową, bo tam są większe odsetki, więc się bardziej pogrążasz. I to mówi Excel. I ja myślałem, że to tak trzeba robić, że to jest takie mądre. Ale później zrozumiałem, że w większości przypadków nie. To jest tylko rozwiązanie dla ludzi, którzy mają super hardkorowo żelazne nerwy, nic ich nie rusza i oni w zasadzie to nie mają żadnej psychiki, ani żadnych uczuć. Bo wszyscy inni, którzy mają uczucia, którzy mają stres i tak dalej, ci ludzie powinni jednak zastosować inny patent i spłacać kredyty w kolejności od najmniejszego. Oprocentowanie nie ma znaczenia. Płacisz najmniejsze.
Czyli masz 5 kredytów, jeden na 1000, drugi na 5000, trzeci na 10000, czwarty na 50000 i na końcu jest hipoteczny, to nie powinieneś spłacać w kolejności od najbardziej oprocentowanych, tylko w kolejności od najmniejszych, czyli ten pierwszy 1000. Dlaczego? Dlatego, że my, jak mamy długi, to się czujemy jak ofermy, jak porażka. Potrzebujemy mieć szybko zobaczyć sukces. I dlatego wszystkie wolne środki wrzucajmy w ten kredyt 1000 zł na przykład. Czyli poproś znajomych, żeby cię za pizzę przelali na ten rachunek techniczny tego jednego konkretnego kredytu. Jak masz jakieś środki, bierz tylko tam. Jak niespodziewany klient ci zapłaci dodatkowe pieniądze, spłacaj ten kredyt. Nigdy nie wydawaj na konsumpcję, ale nigdy nie nadpłacaj innych kredytów. Inne kredyty tylko, że tak powiem, obsługujesz. Czyli płacisz niezbędne minimum, żeby cię nie uwalili. A ten jeden ciśniesz z całego swego serca. Czyli jeżeli tam masz płacić 100 zł raty, to płacisz 100 zł raty plus wszystko, co się napatoczy. Wszystkie dodatkowe pieniądze. I mija miesiąc, okazuje się, że spłaciłeś ten kredyt, jest zamknięty. Euforia, która tobie będzie towarzyszyć, jest tak wielka, że naprawdę ten kolejny kredyt, 5000 na przykład, już się nie wydaje taki hardkorowy. I co wtedy robisz? Znowu, wszystkie kredyty płacisz, jedziesz po minimum, żeby nie mieć problemów, a ten kredyt płacisz tą ratę oraz całe nadwyżki, czyli wszystko, czym nadpłacałeś poprzedni kredyt, ten tysięczny, to teraz przerzucasz, bo nie chodzi o to, że spłaciłeś 1000 zł kredytu, to teraz zaczynasz konsumować. Nie, nie, nie. Wszystko, czym nadpłacałeś poprzedni kredyt, to teraz wykorzystujesz, żeby nadpłacać ten kredyt, czyli jest tak zwana kula śnieżna, bo płacisz ratę tego kredytu i jeszcze wszystko, co ci zostanie więcej. Więc teraz kontrahentom dajesz numer konta tego kredytu, czy tej karty kredytowej. Wszystkie pieniądze zbierasz, odkładasz na rachunku technicznym, wiedząc, że nadpłacisz ten kredyt. Z każdej strony pieniądze atakujesz ten kredyt. Tamte są w tle. Nie myślisz o nich, olej to tam tylko niezbędne minimum, rozmowa z windykatorami i tak dalej, a tutaj ciśniesz, 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 ciśniesz i szybko zobaczysz kolejny sukces. I tak jedziesz jeden po drugim. To nie jest matematycznie rozsądne, ale jest intelektualnie bardzo rozsądne. Psychologicznie jest to genialne. To jest technika, która być może nawet ocaliła mi życie. Bo jakbym próbował cisnąć od tych najbardziej oprocentowanych, takich wielkich, i bym zaczął od kredytu typu 50000, to jest hardcore. To jest niewyobrażalne. 50000 kredyt w tamtym czasie to było straszne. A tak wziąłem kredyt najpierw, jakąś kartę kredytową na 3000, tą z rowerami, i po kolei. Cisnąłem, cisnąłem, cisnąłem i sru. I nagle takie uczucie sukcesu, że kurczę, no z 3000 dałem radę, teraz biorę kolejny kredyt, 10 koła, też dam radę. I po kolei, po kolei, po kolei, ciągle mając jakieś poczucie zwycięstwa. A tamte kredyty w tle i tak się trochę spłacały, no bo wiadomo, spłacało się jakieś raty, ale to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Kolejna rzecz, czy powinno się konsolidować kredyty? Kredyt konsolidacyjny. W 99% przypadków nie. Otóż kredyty konsolidacyjne to w większości przypadków jest jeden wielki megawał, który polega na tym, że obniżą ci ratę, ale zwiększą ci kredyt. Czy przychodzisz i mówisz, mam kredyt na 10 tysięcy i drugi na 20. Skonsolidujecie? A oni ci tak skonsolidują, że będziesz mieć mniejszą ratę, ale tylko dlatego, że spłacasz dłużej w czasie i łącznie spłacisz 35 zamiast 30. Czy to jest produkt dla idiotów? Konsolidacja prawie nigdy nie działa. Są wyjątki. Więc jeżeli znasz dobrego, bardzo dobrego doradcę kredytowego, możesz pochodzić, popytać i zobaczyć obiektywne wyliczenia. Jeżeli znajdą ci ten 1% ofert, gdzie konsolidacja to nie jest niższa rata, tylko przede wszystkim mniejszy kredyt albo niższa rata i ten sam kredyt, to wtedy spoko. Ale jak tylko twój kredyt ma urosnąć przy tej konsolidacji choćby o złotówkę, to nigdy. A gwarantuję ci, że większość konsolidacji wygląda właśnie w ten sposób, że jeszcze oddasz więcej. A jak już powiedziałem, wychodzenie z długów nie polega na wchodzeniu w długi. Rozumiesz to? Czyli jedyna konsolidacja, jeżeli jakimś cudem taką znajdziesz, bo to jest super rzadka oferta, to jest taka, gdzie twój dług nie urośnie ani o złotówkę. I wtedy można się nad tym pochylić. Ale i tak tylko wtedy, jeżeli już nie płacisz rat na czas. Bo jak płacisz w jednym i drugim kredycie raty na czas, to po co to konsolidować i robić mniejszą ratę? No hello, skoro ci dobrze i potem jeszcze zmniejszysz spłaty i przez to będziesz oddawać dłużej. To też nie jest rozwiązanie. Także konsolidacja tylko w ten deseń. Czasem
może się przydać restrukturyzacja, byle też nie za dużo. Restrukturyzacja, czyli na przykład jakieś wakacje kredytowe, 2 miesiące bez rat, na przykład, bo wiesz, że to, co wtedy zaoszczędzisz, wydasz na eliminację karty kredytowej, bo nadpłacisz kartę kredytową przez te 2 miesiące drogą kuli śnieżnej długowej, spłacisz karty kredytowe i wtedy masz wakacje od leasingu i wakacje od hipoteki i potem nagle się okazuje, że wkraczasz z powrotem już bez karty kredytowej. I to jest, wtedy to nie jest głupie, taka, tego typu restrukturyzacja, ale nie na zasadzie wakacje 2 miesiące bez płacenia leasingu, w zamian pojadę na wczasy. Nie. Jakiekolwiek wakacje kredytowe mają sens tylko wtedy, jeżeli za te pieniądze chcesz zaatakować najmniejszy dług. I tylko wtedy, naprawdę. Wszystkie inne restrukturyzacje, sprawdzaj, czy nie będzie z tego jakiś dziwny wał. Czyli, że będzie przez to mieć dłuższy kredyt, albo większe odsetki, mniejsza rata, ale większe koszta i tak dalej. Więc konsolidacja i restrukturyzacja prawie nigdy nie są dobrym pomysłem. W przypadku konsolidacji tylko wtedy, jeśli spłacasz tyle samo albo mniej, a w przypadku restrukturyzacji tylko jeśli wakacje jakieś kredytowe wykorzystasz na nadpłacanie najmniejszego długu. To jest to. Jedziemy dalej. Potnij karty kredytowe. I to zrób dziś, od razu, teraz. I nawet, nie wiem, wyślij nam na maila zdjęcie, na kontakt@ekspertia.com.pl. Wyślij zdjęcie pociętych kart kredytowych. Ja to zrobiłem parę razy w życiu. Nigdy nie będę mieć kart kredytowych. I nikt mnie nie przekona, że nie można jeździć po świecie i podróżować, wynajmować aut bez kart kredytowych, bo robię to od lat ciągle. Od lat nie mam kart kredytowych. Więc jeżeli dziś masz tak, że masz na kartach kredytowych zadłużenie 20 tysięcy, więc nie spłacisz tego jutro, to nie możesz wypowiedzieć umowy kart kredytowych, bo wypowiedzenie umowy oznacza, że jutro ci każą spłacić całe 20 koła. Więc co należy zrobić? Wziąć kartę i nożyczki. Tniesz, tniesz, tniesz i masz orgazm. Koniec tej karty. A szczątki wrzucasz do kilku różnych koszy. Wiesz, no, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Czyli wrzucasz część tej karty do jednego kosza, część do drugiego, część do trzeciego, żeby nie było, że ktoś z tych puzli coś uskłada. Następnie dzwonisz do banku i mówisz, że zgubiłem kartę kredytową, chciałem zastrzec. Pani powie, ale nie, jak pan zgubił, to my wystawimy nową. A ty mówisz, nie, 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 ja i tak nie będę korzystać, chciałem zastrzec. Proszę mi zastrzec tę kartę. I wtedy nawet jak ktoś z tych puzli coś uskłada, to ta karta już nie istnieje, więc kartę masz zastrzeżoną i nie możesz wypłacać pieniędzy z tego kredytowego rachunku, nie możesz wybierać tych pieniędzy w ramach tam 54 dni bez odsetek, bla, bla, bla. Już tylko możesz nadpłacać. Ale oni ci nie wypowiedzieli kredytu, więc masz jakąś tam ratę, nie wiem, parę procent miesięcznie, powiedzmy 5%, ci każą płacić co miesiąc. Owszem, zapłacisz odsetki, no ale to jest kredyt, no trudno. Ale w zamian nie możesz się zadłużać znowu, bo ta karta nie istnieje. I to, że pociąłem swoje karty, to była naprawdę jedna z lepszych decyzji w moim życiu. I żygać mi się chce kartami. To jest po prostu, jak słyszę te argumenty, że są jakieś sytuacje, w których karta coś daje, bzdety. Jeżeli zechcesz pojechać za granicę i wybierzesz jedną z tych 15 wypożyczalni samochodów w Alabamie, która i koniecznie musisz mieć tą, i to jest jedyna jeszcze przestarzała wypożyczalnia, która ci powie, że karta kredytowa musi być, to poprosisz znajomego. I już, albo na wypadek tych czasów weźmiesz sobie kartę kredytową, pojedziesz na te wczasy i zaraz po powrocie ją wyeliminujesz. I już, zatkało kakao. Nie, więc tak naprawdę karta kredytowa to jest coś jednoznacznie złego. Tnij, tnij, tnij. Mądrzy ludzie tną karty kredytowe. Co dalej jeszcze? Limit w rachunku. To jest znowu to. Limit w rachunku, jak się spłaca, bo już wiesz, jak się spłaca kartę kredytową, małe długi tego typu, kredyt konsumpcyjny, no to wiadomo, że płacisz ratę miesięczną i nadpłacasz, kiedy to jest twój najmniejszy kredyt. Natomiast limit w rachunku, czyli ten najbardziej złowieszczy, no nie, bo go się nie da nadpłacić, no. Ale da się, na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz obniżać sobie limit. To jest strasznie nieprzyjemne, bo masz limit na 50 tysięcy, masz na koncie 1000 zł i dzwonisz do banku, że uprzejmie proszę o zmianę limitu z 50 tysięcy na 49. I pani ci zmienia limit, czasem to wymaga aneksu do umowy i tak dalej. A ty za tydzień już mówisz, dzwonisz znowu, uprzejmie proszę o zmianę limitu z 49 na 48. No bo taki chamski jest ten limit, że jak ty masz coś na tym koncie,
to się samo nie nadpłaca, więc jest takie ryzyko, że ty to wypłacisz, kupisz sobie coś za to i tak dalej. Więc to jest jeden sposób na limit. Dzwonić ciągle i zmniejszać ten limit. Drugi sposób to jest zmienić go na kredyt. Pod warunkiem, że będzie na uczciwych zasadach. Dobry, kredyt na uczciwych zasadach. Dobry pedofil. Nie, więc pod warunkiem, że nie będzie na skrajnie złych zasadach ten kredyt. Czyli zamiast 50 tysięcy limitu, zmieniasz to na jakiś kredyt gotówkowy z ratą. Bo wtedy masz 100% pewności, że miesiąc coś spłacasz. A limit, tak jak mówię, to jest najgorsze, co może być. Bo można go nie spłacać w zasadzie. Można tu spłacić, tu wypłacić i tak nieskończone. Więc to jest drugi sposób. Wymienić limit na kredyt, mieć stałą ratę miesięczną. No i później, jeżeli ten limit będzie twoim najmniejszym długiem, to go zaatakujesz w ramach kuli śnieżnej. Trzeci patent na limit to jest mieć osobny rachunek, właśnie o którym już wspomniałem, do którego ty nie masz dostępu, tylko twoja żona albo twój przyjaciel mają tam dostęp i wszystkie pieniądze tam przelewasz. I do momentu, kiedy nie nazbierasz tam 50 koła, czyli tyle, ile trzeba na limit, to tego nie tykasz. Może to być rachunek w dolarach, żeby było podwójnie trudno i tak dalej. To jest trzeci patent na limit. Bo najbardziej niebezpieczne to jest założyć, że jak ja mam limit w rachunku w moim e-banku, to ja sobie tam będę zostawiać te środki. Mimo, że mam kartę płatniczą do tego konta i płacę z tego konta za jedzenie też, za czynsz i tak dalej. Wtedy to jest niewykonalne prawie, że. Trzeba zrobić tak, żeby pieniądze na limit się odkładały w takim miejscu, żeby tego się nie dało dotknąć, aż do momentu, kiedy nazbierasz całość. Lub, tak jak wspomniałem, możesz dzwonić i zmniejszać limit. I tyle. Także to są rozwiązania na limit w rachunku, ale nie rób tak, żeby na tym rachunku trzymać te środki, licząc, że nigdy ich nie wypłacisz. No, pewnie wypłacisz. Także to jest to. I ostatnia rzecz, bo już wiesz praktycznie wszystko. Teraz to jest kwestia zastosowania tego. Wiesz, że warto obniżyć sposób życia, żeby się nie lansować. Trzeba zwiększyć dochody, to jest chyba oczywiste, ale o tym masz tyle odcinków na tym kanale, że sobie to zobacz, bo to czasem jest tak, że po prostu zarabiasz za mało i tak trzeba szukać sposobów, żeby zarabiać więcej. I tak zawsze warto. Natomiast wiesz już, jak spłacać limit w rachunku, wiesz, jak spłacać karty kredytowe, wiesz, jak spłacać inne długi, ponieważ to wszystko się atakuje kulą śnieżną. I teraz jeszcze tylko jedna taki pomysł, że możesz też dealować. Robić deale. Ja zrobiłem parę deali, które spowodowały, że wyszedłem z miliona długów. Wcale nie oznacza, że spłaciłem milion długów. Podałem ci już, nawet nie wiem, czy zauważyłeś, że to był deal. Deal był taki, że miałem samochód za 200 tysięcy, czyli wisiałem 200 koła bankowi i zamiast spłacić 200 tysięcy, stwierdziłem, że sprzedam ten leasing. Więc straciłem całe zadłużenie, które tam było, czyli zamiast spłacać 200 koła, można powiedzieć, to w ogóle przestałem mieć ten dług i jeszcze mi zostało kilkadziesiąt tysięcy, które dostałem od tych, którzy ode mnie ten leasing kupili. Więc widzisz, nagle się okazało, że mój dług z miliona spadł na, powiedzmy, no nie pamiętam dokładnie, ale powiedzmy 800 tysięcy czy 850, mimo że ja nie spłaciłem niczego. Rozumiesz, nie trzeba zawsze spłacić, żeby tego długu nie mieć. Więc to jest jedna rzecz. Oczywiście jest sposób na upadłość konsumencką, ale ja jestem za tym, żeby długi jednak spłacać. Chyba, że wisisz w podatkach. Nie, ale dobra. Czyli upadłość to jest taka ostateczność. Bo jak bierzesz, to jednak się powinno oddawać. Natomiast nie zawsze trzeba oddawać wszystko, w zależności jakie są możliwości. Więc to jest jeden deal, że po prostu niektóre kredyty można zakończyć przed czasem, oddać samochody, zmniejszyć mieszkanie, czyli zrezygnować z jednego kredytu hipotecznego, odpuścić to i przez jakiś czas mieszkać gorzej. To jest jeden przykład deala. Drugi deal, który ja zrobiłem z kilkoma z moich inwestorów, ci, o których ci mówiłem, że zapłacili mi 20 tysięcy po to, żeby dostać 40 tysięcy na mojej głupocie. Minął rok, dwa, ja stałem się ich dłużnikiem. No i wtedy już wiedziałem, jaki byłem głupi, więc zacząłem po nich dzwonić. I dzwonię, słuchaj stary, na przykład pozdrawiam Mariusza Mroza, trenera, świetny ma kanał, fantastyczny trener mentalny i mój dobry znajomy od wielu, wielu lat. I dzwonię do Mariusza, ponieważ to on był jednym z moich inwestorów, dał mi dwie dychy, żeby zyskać cztery dychy. No i oczywiście nie pykło i ja mu wisiałem cztery dychy. Dzwonię do Mariusza, mówię, słuchaj Mariusz, ja teraz z perspektywy czasu widzę, jakim byłem idiotą, że to jest niepojęte w ogóle, co ja zrobiłem i teraz
No widzisz, widzisz co ja zrobiłem, no nie? Co ja, to w ogóle jest absurd, to się głowy nie trzyma. Ja teraz przez to mam gorszą sytuację finansową, no i wiszę ci cztery dychy. No i teraz pytanie, czy ja tego od ciebie absolutnie nie oczekuję, tylko pytam po prostu, czy my w ramach tego, że ty sobie w życiu dobrze radzisz, a ja chciałbym sobie z powrotem zacząć dobrze radzić, czy możemy się dogadać, że spłacę mniej, ale szybciej? Bo ja tam miałem takiego deala, że będę spłacać po 2000 miesięcznie, przez ileś tam miesięcy. Więc powiedziałem mu, czy możemy się dogadać na mniejszą kwotę, ale zapłacę od razu. Bo atakowałem ten dług również kulą śnieżną. I Mariusz mówi, nie ma problemu, dogadajmy się, ja też wcale nie chcę, żebyś ty przeze mnie miał jeszcze trudniejszą sytuację i tak dalej. I bardzo dobrze dzięki temu Mariusza wspominam i do dziś jesteśmy w kontakcie. Także to jest to. I nagle się okazało, że zamiast 40, ja byłem winny, nie pamiętam na ile to zamieniliśmy, ale Mariusz chyba był mega łaskawy, chyba na 25 nawet. Więc 15 koła w kieszeni. Więc nagle się okazało, że dług 40 zmienił się na 25. Z tych osób, które inwestowały w ten sposób, jeszcze kilka się zgodziło troszeczkę choćby obniżyć mój dług. A jedna czy dwie osoby zgodziły się na taki patent, że one miały bardzo duże koszty w swoich firmach, więc zamieniliśmy to na dług firmowy i okazało się, że to, co ja im spłaciłem, stało się kosztem. Czyli ja oszczędziłem na VAT-ie i dochodówce. Magię jakąś tam zrobiono, ale znowu kilkanaście tysięcy oszczędzone. Więc widzisz, czasem jest tak, z bankiem też tak się można dogadywać. Czy ja wam mogę oddać mniej, ale szybciej? Ze skarbówką tak się można dogadywać, choć dealowanie ze skarbówką to jest rzecz straszna. Ale czasem się da. Słuchajcie, wiszę wam tyle i tyle. Czy mogę się dogadać na szybszą spłatę, jeśli umorzycie mi odsetki? Warto kombinować. Nie zawsze pyknie, ale czasem pyknie. I to jest właśnie dealowanie. Czyli nie to, że wszystko musisz spłacić, ale czasem możesz wykombinować. Z inną osobą się dogadałem, że miałem taką działkę na Mazurach, której w tym momencie nie potrzebowałem i wiedziałem, że dla mnie spłata długów jest ważniejsza niż inwestowanie. Więc stwierdziłem, działka działką, fajnie, ale zamienię ją na dług. Więc zadzwoniłem do gościa, pozdrawiam, bo wiem, że ogląda, któremu też wisiałem 40 tysięcy w ramach tego dziwnego deala. I mówię, słuchaj, no, co ty na to, żeby zamiast tych czterech dych dostać ode mnie działkę na Mazurach, która jest... No to ile jest warta, to w sumie nie wiadomo, bo to zależy, za ile się sprzeda, ale teoretycznie może się ona sprzedać za 100 koła nawet. Więc ktoś by powiedział, no debil, zamienia 40 tysięcy na 100 tysięcy, czyli oddaje stówę zamiast 40. Ale wiesz co? Ja byłem na etapie, kiedy moim jedynym życiowym celem było wyjść na zero i spłacić długi. Nie interesowało mnie inwestowanie, działki, które dopiero za jakiś czas coś tam by może zarobiły, może nie. Nie. Ja chciałem wyjść najpierw na zero z pokorą, stracić wszystko, ale nie mieć już minus milion i potem zaczynać od zera z nowym mindsetem i zarabiać pieniądze. Więc on się zgodził i nagle się okazało, że mój dług spadł o 40 tysięcy, mimo że ja nie zapłaciłem gotówką. Więc dużo, dużo po prostu dealowałem, dogadywałem się, ktoś mi umarzał odsetki, z kimś gadałem. Naprawdę w praktyce to oznacza, że pozbyłem się miliona długów, realnie pewnie spłacając może z pół miliona. Tak bym szacował, pewnie dokładnie jakbym to sprawdził, to pewnie bym wiedział dokładnie, ale tak pi razy drzwi, tak jest. Więc dealowanie, negocjowanie, rozmowa z ludźmi, po drugiej stronie zawsze są ludzie. Nawet jak jest bank, to też są ludzie. Oni też chcą zwrotu twoich pieniędzy. Jak ty udajesz, że cię nie ma, to oni się wkurzają. Ale jak ty pokazujesz, że jesteś, mówisz uczciwie o swojej sytuacji finansowej, to oni zaczynają też być dla ciebie łaskawi. Także to jest właśnie to. Więc dealowanie. Podsumowując to wszystko, mam nadzieję, że ten przydługi odcinek nie tylko ci się podobał, ale że ty to wszystko zastosujesz, bo tu są tony wiedzy. Ja ci gwarantuję, ja nie myślę, ja się nie zastanawiam, tylko ci gwarantuję, że z tymi wszystkimi rzeczami, jak je uczciwie zastosujesz, to wyjdziesz z długów, nawet jeśli te długi to jest minus milion, minus dwa miliony i tak dalej, i tak dalej. Z każdych długów da się wyjść. Wiadomo, to wszystko zależy, ile zarabiasz i jakie to są długi. Jednemu to zajmie 2 miesiące, innemu 4 lata. Ale jak to mawiają Chińczycy, najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. A jak to mówi Wieczorek, bierzmy się za robotę i po prostu działajmy. Nie zadłużajmy się więcej i nieważne, jaka jest dziś sytuacja, ważne jaka będzie.
Ja pamiętam, i to mnie cieszy bardzo, za to jestem mega wdzięczny, że mogę dziś gdzieś ten przykład Tobie dawać, na zasadzie dzielić się swoim doświadczeniem, bo ja do dziś to tak żywo pamiętam, przez to, że to było tak mentalnie trudne, tak bolesne, tak deprymujące, że ja do dziś to pamiętam, te całe moje myślenie, że kurczę, ja nigdy nie spłacę tych długów. No nie ma takiej szansy, żeby Maciej Wieczorek kiedyś był na zero, a jeszcze tym bardziej kupował za gotówkę na przykład auta, albo w ogóle w czasy i tak dalej. Ale z drugiej strony stwierdzałem, kurczę, ale sprawdźmy. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, jak to mówią, albo jak to moja przyjaciółka Karina, którą pozdrawiam, po śmierci swojego męża powiedziała, że byłam powalona, ale niepokonana. I to mi od lat brzmi w głowie, że obojętnie co się dzieje, czasem jest coś takiego, że nas powali, ale to od nas zależy, czy będziemy pokonani. Więc ja pamiętam wtedy, że byłem powalony, ale niepokonany też. I dzięki temu dalej walka, ciśnienie, trudno, niełatwo, pod górę i tak dalej. To nawet tak się mówi, że nie narzekaj, że masz pod górę, jak idziesz na szczyt. Ja wtedy nie szedłem nawet na szczyt, ja po prostu wychodziłem z gówna. I też było pod górę i gęsto, a dopiero później się można było bawić, pójście na szczyt, ale wiesz co? Poszedłem i doszedłem. Ale dlaczego? Dlatego, że jestem genialny? Nie. Dlatego, że zastosowałem konkretne techniki, których się nauczyłem. Jakie to techniki? Właśnie te, które obejrzałeś przed chwilą. Dokładnie te. Więc jeżeli one zadziałały w moim przypadku, zadziałają też w Twoim. Także działaj, nie zadłużaj się więcej, spłacaj po kolei te długi, dealuj, kombinuj i zobaczysz, że trochę bólu, trochę cierpienia, trochę stresu, ale przyjdzie taki moment, kiedy spojrzysz i stwierdzisz, jak to? Nie mam już długów? To jest niesamowite. I takiego niesamowitego życia Ci życzę, zapraszając Cię na ekspertia.com.pl po książki rozwojowe. Jak już będziesz mieć więcej pieniędzy, to na przykład Biblia Inwestowania, już po spłaceniu długów. I zapraszam Cię również na najbliższy live z temacie biznesowym. Kliknij poniżej, to zobaczysz najbliższy termin i temat tego live'a, który dla Ciebie również bezpłatnie poprowadzę i podzielę się wiedzą. Wyszło długo, ale mam nadzieję, że konkretnie. Powodzenia, trzymam kciuki, czekam na kontakt @ekspertia.com.pl, na zdjęcia pociętych kart kredytowych i no i na historie, które z tego wynikną, bo tak jak dzisiaj, jeszcze tylko dopowiem, Dave Ramsey, człowiek, który napisał swoje książki dla ludzi, którzy się zadłużają, on do niedawna nie wiedział, że jest taki ktoś jak ja, który mu zawdzięcza w zasadzie wolność, życie w wolności, spłacenie swoich długów. Wysłałem mu jakiś czas temu wiadomość, napisałem też parę komentarzy w różnych miejscach, opisałem moją sytuację i tak dalej, więc fajnie, że taki gość, dla którego ja byłem nikim znikąd, nagle taki Dave sobie czyta takie wiadomości, że ja pierdzielę, to dzięki temu, co ja uczę, ludziom to realnie zmienia życie i to w tak dobry sposób, to ja też nie ukrywam, że fajnie będzie za parę miesięcy, może za 2-3 lata przeczytać takiego maila od kogoś z Was. Słuchaj Maćku, jak oglądałem ten odcinek, to na początku sytuacja była naprawdę beznadziejna, ale zastosowałem te rzeczy, powstrzymałem się trochę od wydatków, zastosowałem te strategie i naprawdę to działa i dziś powiedziałem koniec ostatniemu długowi, którego rozwaliłem już ostateczną kulą śnieżną. Życzę sobie i Tobie bardzo, żebyśmy kiedyś na ten temat pogadali. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, powodzenia, cześć!